Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji Rady Gminy Wyry. Minęła godzina 16, tym samym myślę możemy rozpocząć nasze dzisiejsze posiedzenie. Witam Państwa wszystkich obecnych na naszej dzisiejszej sesji bardzo serdecznie. Witam Państwa radnych, witam Panią Wójt, witam Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, witam Pana Mecenasa, witam wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj postanowili oglądać naszą transmisję z obrad. Szanowni Państwo, otwieram 33. sesję Rady Gminy Wyry. Przejdźmy tradycyjnie do sprawdzenia prawomocności obrad, czyli kworum. Będę odczytywała nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej. Bardzo proszę o potwierdzanie swojej obecności słowami jestem obecny i wciśnięciu przycisku na naszych tabletach. Pan radny Tomasz Fityka. Jestem obecny, witam wszystkich, dzień dobry. Pan radny Marek Gołosz. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Piotr Jeleń. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Adrian Krzyżowski. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Adam Myszor. Nie widzę na razie pana radnego. Może do nas jeszcze dołączy. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem obecna, witam wszystkich. Radna Barbara Polok. Obecna, dzień dobry. Radny Piotr Profaska. Obecny, witam wszystkich. Radny Mirosław Sikora. Dzień dobry wszystkim, witam, jestem obecny. Radny Franciszek Smykla. Dzień dobry, witam wszystkich, jestem obecny. Radny Ireneusz Suchoń. Dzień dobry, obecny. Radny Wojciech Surma. Obecny, dzień dobry, witam wszystkich. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Dzień dobry, jestem obecna. Radny Franciszek Szulc. Dobry, jestem obecny. Radny Szymon Załęcki. Dzień dobry, obecny. Czy wszyscy Państwa przycisnęli przycisk kworum na tabletach? Pan radny Szymon Załęcki? Jest. Nie ma na razie. W takim razie na chwilę obecną jest nas 14. Mamy kworum, możemy prawomocnie podejmować uchwałę. Szanowni Państwo, Państwo radni, tradycyjnie w programie e-sesja mieliście Państwo załączony program, porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Pozwolę sobie go odczytać w celu jego przyjęcia. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Wyry. Punkt piąty, informacja przewodniczących komisji o działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacje wójta gminy Wyry o działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, informacje o korespondencji, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry. Punkt ósmy, zapytania i interpelacje radnych. Punkt dziewiąty, wolne wnioski i głosy. Punkt dziesiąty, rozpatrzenie projektów uchwał. Uchwał na dzień dzisiejszy mamy przygotowanych 8. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Dzień dobry. Dzień dobry, panie radny. Za chwilę poproszę pana o potwierdzenie kworum, natomiast jesteśmy w punkcie głosowania porządku obrad, więc bardzo proszę o... Czy pan radny już potwierdził obecność przyciskiem kworum? Już potwierdzam, pani przewodnicząca. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Drobne problemy techniczne, między innymi właśnie z tabletem, ale już się... Szanowni Państwo, ponieważ dołączył do nas radny, bardzo proszę jeszcze raz wszystkich radnych o wciśnięcie przycisku kworum. Pan radny Adam Myszor, bardzo proszę jeszcze o wciśnięcie przycisku kworum.
Nie wiem, czy pan radny ma problem dalej techniczny. Jest. Dziękuję bardzo. Jest nas 15 w takim bądź razie. Przypominam, przyjmujemy porządek obrad. Przejdźmy do głosowania. Porządek został przeze mnie odczytany. Kto z państwa jest za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu w kwestii dzisiejszego porządku obrad? Widzę, że wszyscy radni oddali swój głos, natomiast jakby nie widzimy podsumowania, także sekundkę sprawdzimy, też chyba mamy jakiś drobny problem techniczny. Drodzy państwo, mamy jakiś drobny problem techniczny, ponieważ tutaj program e-sesja nie wyświetla nam wyniku głosowania. Już poprosimy pana z obsługi informatycznej o pomoc, także proszę chwileczkę poczekać. Drodzy państwo, chyba jest jakiś problem ogólnie z programem e-sesja, ponieważ nie wynika to z problemów technicznych tutaj na łączach, jeżeli chodzi o internet, natomiast jest problem z programem. Drodzy państwo, ja ogłoszę w tej chwili 10 minut przerwy, ponieważ musimy się skontaktować z producentem z programu i dowiedzieć, dlaczego mamy taki problem techniczny. Czy państwo któryś macie na tablecie wyświetlony wynik głosowania? Nie. Dobrze. W takim razie, szanowni państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.
czatach, teraz mają wyświetlone głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Tak. Dobrze, to na razie bardzo proszę jakby nie wciskać żadnych przycisków. Poczekamy, sprawdzimy, czy nam to zadziała. Jeśli nie, to będziemy po prostu głosować imiennie, zgodnie ze statutem. Bardzo proszę wszystkich o włączenie się do sesji. Szanowni Państwo, wynik głosowania nad punktem trzecim, czyli przyjęcie porządku obrad, był 15 głosów za, czyli jednogłośnie. Wyświetlił się wszystkim na tabletach, był również widoczny w programie. A to chwilę, bo teraz jakby w transmisji na żywo jest przerwa. Kontaktowaliśmy się, drodzy Państwo, tutaj z serwisem programu eSesja. Jest jakiś problem z serwerem. Jest transmisja, natomiast nie są aktywne głosowania, więc jeżeli taka sytuacja się utrzyma, mimo tutaj prób naprawienia tej sytuacji przez stronę z Poznania i naszą, będziemy po prostu głosować imiennie, zgodnie ze statutem. Teraz tylko sprawdzamy, czy już zniknęła nam przerwa z transmisji. Szanowni Państwo, jest wszystko w porządku. Przerwa w transmisji zniknęła. Przypominam jeszcze raz, punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad został przegłosowany jednogłośnie, 15 głosów za. Teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Wyry. Do mnie ani do Biura Rady nie wpłynęły żadne poprawki pisemne. W takim razie przejdźmy do tego głosowania, które macie już Państwo wyświetlone na tabletach i sprawdzimy, czy to głosowanie nam teraz zadziała. Także bardzo proszę o dodanie głosu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu? Dwoje radnych jeszcze nie oddało głosu. Pan radny Adam Myszor i pani radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jeśli nie widzicie Państwo, to jeszcze pan radny Adam Myszor. Bardzo proszę o oddanie głosu. Pani przewodnicząca, ja nie widzę w ogóle głosowania. Proszę wcisnąć przycisk głosowania. Ale ja nie widzę w ogóle głosowania. Ale po lewej stronie są takie kafelki i tam są głosowania. Tak. Proszę, jest aktywne głosowanie? Teraz wyskoczyło, dziękuję. Tak, dziękuję. Natomiast czy ktoś z Państwa widzi wynik tego? Możemy zakończyć. Jest, wszyscy radni oddali głos. No, ta sytuacja jest dokładnie taka sama, czyli Szanowni Państwo, mimo że widzę ja tutaj, że oddali wszyscy radni głosy, nie widzimy ich podsumowania, czyli nie widzimy wyniku głosowania. I jest brak aktywnych głosowań. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, ponieważ system tutaj dzisiaj w przypadku głosowań nie zadziała, zgodnie z naszym statutem, paragraf 45, punkt ustęp 3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne w taki sposób, że każdy radny w porządku alfabetycznym oświadcza do protokołu sesji, jaki oddaje głos lub fakt nieoddania żadnego głosu, przy czym wyniki głosowania odnotowuje i ogłasza przewodniczący rady. Pozwolę sobie teraz, Szanowni Państwo, odczytywać po kolei w porządku alfabetycznym Państwa nazwiska i bardzo proszę o powiedzenie, czy dany radny bądź radna jest za, przeciw, wstrzymuje się od głosu. Pan radny Tomasz Fityka. Przypominam, głosujemy nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. W formie protokołu oczywiście jestem przeciw.
Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok. Jestem za. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma. Jestem za przyjęciem. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Bardzo dziękuję. Wszyscy radni oddali głos. 15 głosów oddanych, 14 głosów za, 1 przeciw. Protokół został przyjęty. Drodzy radni, szanowni państwo, w takim razie możemy przejść do punktu 5, czyli do informacji przewodniczących komisji o działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę o zgłaszanie się w panelu dyskusja poszczególnych przewodniczących i proszę o przedstawienie sprawozdań. Jako pierwszy zgłosił się pan radny Mirosław Sikora, przewodniczący Komisji Komunalnej. Oddaję panu głos. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna rado. Komisja Komunalna spotkała się dwa razy. 23 września było to spotkanie z przedstawicielami Tauronu Dystrybucja. Chodziło tam o krótkotrwałe zaniki napięcia. Problem dotyczy obydwóch naszych miejscowości. No, usłyszeliśmy tam kilka wyjaśnień. Nie do końca wszyscy żeśmy się z tym zgodzili, co Tauron nam przedstawił. No, obiecali, że sytuacja ma się sukcesywnie poprawiać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Szczegóły będą ujęte w protokole. To jeżeli chodzi o ten 23 i 28. Komisja też miała swoje posiedzenie. Był obecny między innymi dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Omawialiśmy tam problem tej studzienki na ulicy Wagonowej. Tam pan dyrektor przedstawił nam, jakie ulice, jakie domy, jakie posesje są podłączone między innymi przez tą studzienkę. Czym jest problem? No myślę, że też ten problem będzie rozwiązany. Zobaczymy w najbliższym czasie. Też tam jakieś działania zostaną podjęte. Poza tym opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Zapoznaliśmy się z pismami, które wpłynęły do komisji. Też wszystko to będzie ujęte w protokole. Zapraszam do protokołu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu i bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, radnego Szymona Załęckiego. Dziękuję bardzo za głos. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się wczoraj, czyli 29 września. W posiedzeniu uczestniczyła jak zwykle pani skarbnik. Omawialiśmy i opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz opiniowaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wyry za pierwsze półrocze 2021 roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu i przejdźmy do Komisji do Spraw Rozwoju Miejscowości Gostyń i pan przewodniczący Piotr Profaska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja do Spraw Rozwoju Miejscowości Gostyń odbyła swoje posiedzenie 28 września. Jak zwykle opiniowaliśmy projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Jeden z nich, który dotyczył stricte miejscowości Gostyń, zaopiniowaliśmy pozytywnie. Jest to projekt uchwały w sprawie kolejnej umowy dzierżawy. Komisja zapoznała się również z pismami, które wpłynęły do nas. Zajmowaliśmy się również sprawą dotyczącą wymiany i montażu oświetlenia ulicznego na ulicy Pszczyńskiej Bocznej. Tam mamy troszeczkę problem, bo mieszkańcy mają różne zdania na ten temat, czy to ma być linia kablowa, czy napowietrzna, czy ziemna, czy napowietrzna, czy nawet wręcz oświetlenie parkowe. Także zaproponowaliśmy, żeby zorganizować jakieś spotkanie z mieszkańcami i gdzieś tam dogadać się w terenie. Radni złożyli również wnioski, które oczywiście są do oglądu w protokole. A z takich ciekawostek
muszę powiedzieć, że swoją obecnością na posiedzeniu zaszczycił nas przewodniczący Komisji Komunalnej, pan radny Mirosław Sikora. Bardzo serdecznie dziękuję. No i to tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Radna pani przewodnicząca Barbara Polo, Komisja Edukacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej obradowała w poniedziałek i przewodnim tematem było spotkanie z klubami i z organizacjami sportowymi, które działają na terenie naszej gminy. Zaszczyciły nas tutaj Raki Gostyń, przedstawicielka zarządu pani Agnieszka Harazim odpowiada na nasze pytanie i z Wojownika pan Franciszek Kamiński. No bardzo się cieszymy, bo przybywa nam chętnych dzieci, szczególnie tej Raki odnotowują taki bardzo wysoki wzrost nowych kandydatów do właśnie gry w piłkę nożną. No omawialiśmy i te dobre jakieś osiągnięcia i jakieś problemy, które też występują. I tu we wnioskach mamy właśnie tam sformułowane te prośby. Głównie tutaj też dotyczy to murawy, tej studni, bo w okresie takim letnim i jesiennym, no to ta murawa, no wiadomo, słońce wypala i za słabo jest nawadniana. No i też kluby, myślę, że to pani wójt będzie w najbliższym czasie też omawiała i z klubami, i z zarządcami naszej nowej hali. No są bardzo wszyscy zainteresowani, żeby też uczestniczyć, móc ćwiczyć na nowej hali. No i też kwestia odpowiedniej odpłatności tam się przewijała. Także no niestety członek klubu Fortuna Wyry nie mógł się pojawić ze względów zawodowych, gdzieś był na wyjeździe, ale myślę, że jeszcze powtórzymy takie spotkanie, bo dało nam tutaj taki szerszy obraz tego, co się dzieje w naszej gminie też w sporcie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Przejdźmy do pana Wojciecha Surmy, przewodniczącego Komisji do Spraw Rozwoju Miejscowości Wyry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja tak zwana Wyrska miała swoje posiedzenie w poniedziałek, 27 września. Zapoznaliśmy się z projektami uchwał na dzisiejsze posiedzenie Rady. Dyskutowaliśmy również na temat wpływającej poczty. Z takich pism, które wpłynęły, ciekawsze to było pismo mieszkańców, gdzie spokojnie odnośnie drogi i parkingu, pismo mieszkańców ulicy Zawodzie odnośnie stanu nawierzchni, już któryś z kolei, oraz pismo powiatowego zarządu dróg odnośnie wyniesienia takiego progu na ulicy Łaziskiej, Wyrskiej, które by tam zapobiegło tym częstym tragedią w tej bramie. No już trzeci przetarg powiat ogłosił. No miejmy nadzieję, że ten trzeci przyniesie skutek. Radni złożyli kilka wniosków, dokładnie 8. One wszystkie znajdą się w protokole, także będą do wglądu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pan radny Adam Myszur. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Panie wójt, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się wczoraj, 29 września. Głównym przedmiotem prac komisji była kontrola finansowania i realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.
Na posiedzeniu komisji obecna była po raz pierwszy od czasu objęcia swojej funkcji pani dyrektor przedszkola magister Anna Wesoły, był również pracownik z referatu merytorycznego. Bardzo owocna dyskusja, część pytań zostanie, czy część odpowiedzi na pytania zostanie udzielona na piśmie, natomiast no, takim owocem tych dyskusji, tych rozważań jest między innymi mój wniosek o to, aby zaadaptować ten lokal po byłej Poczcie Polskiej w Gostyni, to jest Pszczyńska 370, na potrzeby przedszkola, tak aby było więcej miejsc dla naszych przedszkolaków. Zresztą ten budynek był już wykorzystywany, czy ta część budynku była wykorzystywana przez szkołę w trakcie remontu, tam znajdowała się dyrekcja, także myślę, że naprawdę można by tam było zrobić fajną, dużą salę dla dzieciaków ponad 100-metrową z dostępem do toalety. Te budynki stoją tak blisko, że no, połączenie też funkcjonalne nie stanowiłoby żadnego problemu, więc to jeden z wniosków. I dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i jeszcze raz pani dyrektor i pracownikom za obecność w komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Tym samym, szanowni państwo, wszyscy przewodniczący stałych komisji przedstawili sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym i możemy przejść do punktu kolejnego, czyli do punktu szóstego. Informacje wójta gminy Wyry o działalności w okresie międzysesyjnym. Pani wójt już zgłosiła się do dyskusji. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Dziękuję serdecznie. Witam państwa bardzo gorąco i pragnę przedstawić sprawozdanie międzysesyjne za okres od 26 sierpnia do dzisiaj. Jeśli chodzi o realizację inwestycji, to realizujemy zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza aglomeracją. Do dnia 29 września, czy do wczoraj można powiedzieć, zrealizowane zostały odcinki kanalizacji przy ulicy Motyla oraz Rybnickiej. 15 września nastąpił końcowy odbiór sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wyrach. Takie mieliśmy właśnie zapisy w umowie, gdzie zostały złożone ostatecznie dokumenty wszystkie, ażeby podpisać właśnie protokół odbioru końcowego. Ostateczny koszt robót to 11 260 657 zł i 74 groszy. 18 września była możliwość dla wszystkich chętnych mieszkańców i nie tylko zobaczenia, zwiedzenia całego tego obiektu sportowego. Pani dyrektor zorganizowała tak zwany dzień otwarty. Wszystkich zainteresowanych wynajmem tego obiektu sportowego czy jego części zapraszamy do kontaktu z kierownikiem sali pod adresem mailowym kierownik sali.spwyry@wyry.pl bądź telefonem 32 325 68 63. Oczywiście te wszystkie informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej. Ewentualnie można również zadzwonić do urzędu i też takich informacji udzielimy. Następnie w ramach zadania związanego z rozbudową świetlicy i modernizacji kuchni w szkole podstawowej w Gostyni wyłoniliśmy 19 sierpnia wykonawcę. Jest to przedsiębiorstwo budowlane Częstobud z Częstochowy, a 6 września została podpisana umowa z tymże wykonawcą na kwotę 4 117 800 zł i 15 groszy. Rozpoczęcie prac nastąpi z początkiem października, natomiast zakończenie robót przewiduje się na styczeń 2023 roku. Ogłoszono przetarg na przebudowę pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Głównej 58 w Wyrach, etap pierwszy. 16
września nastąpiło ogłoszenie o przetargu. Termin otwarcia ofert to 8 października. 27 sierpnia podpisaliśmy również umowę na wykonawstwo z wymiany nawierzchni przy ulicy Tyskiej w Gostyni, firma Drogopol, kwota 734 805 zł 86 groszy. Termin wykonania robót 28 grudnia 2021. Obecnie trwają prace związane z realizacją tego zadania. 16 września również została podpisana umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą przedsiębiorstwo budownictwa drogowego z Rybnika na roboty związane z zaprojektowaniem i przebudową ulicy Kopaniny Bocznej w Wyrach. Termin wykonania zadania 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt robót 532 098 zł. Dwudziestego szóstego sierpnia ogłosiliśmy ponownie drugi przetarg pod nazwą termomodernizacja budynków komunalnych mieszkających własność gminy Wyry. W tym przypadku dotyczy to budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 339. 10 września były dwie oferty i na razie trwa procedura przetargowa. W dniach 24 i 7 września wysłane zostały zapytania ofertowe na realizację zadania pod nazwą projekt przebudowy dróg w miejscowości Wyry. Wysłaliśmy zapytania ofertowe na przebudowę drogi ulica Główna Boczna wraz z odwodnieniem Spokojna, etap pierwszy i drugi z odwodnieniem, Pszczyńska Boczna z odwodnieniem, przebudowę ulicy Brzosowej wraz z odwodnieniem i przebudowę ulicy Łabędziej również wraz odwodnienie. Na dzień 29 września wydaliśmy 1956 kart uprawniających do korzystania z PSZOK. Łączna ilość nieruchomości, które zadeklarowały posiadanie kompostownika, to 535 nieruchomości. Jeśli chodzi o realizację programu dotyczącego wymiany źródeł ciepła, podpisane zostało kolejnych 50 umów z mieszkańcami. Akurat rozłożyło się to równomiernie, czyli 25 umów z mieszkańcami Gostyni i 25 z mieszkańcami Wyr. Największą, że tak powiem, popularnością cieszyła się wymiana źródeł ciepła z węglowego na gazowy, bo obejmuje to 23 nieruchomości, węglowy na ekogroszek 18, jeden węglowy na pelet, trzy pompy ciepła z węglowego, kogroszek na gaz też 3, no i również gazowy kominek i ogrzewanie gazowe po jednej nieruchomości. Łącznie od 15 lipca podpisaliśmy 207 umów, natomiast od 25 sierpnia wpłynęło 17 wniosków kolejnych. Natomiast zrealizowaliśmy już, czy mieszkańcy zrealizowali, bo złożyli nam wnioski o wypłatę tej dotacji. 37 takich wniosków zostało już złożonych. Część została już po zweryfikowaniu wypłacona. 9 września kuratorium oświaty do kuratorium
został złożony wniosek w ramach rządowego programu na lata 2020-2024, aktywna tablica. Wniosek opiewa na kwotę 87 500 zł, w tym dotacja 70 000, natomiast nasz wkład własny to 17 500 zł. Obejmuje on sprzęt specjalistyczny pozwalający prowadzić zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obu naszych szkołach podstawowych. W ramach punktu konsultacyjnego działającego w Urzędzie Gminy dla obsługi programu Czyste Powietrze cały czas udzielane są porady i konsultacje dla mieszkańców gminy od 26 sierpnia do 28 września, czyli prawie miesiąc, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za naszym pośrednictwem zostało wysłanych 15 wniosków o dofinansowanie. Udzielona była pomoc przy wypełnianiu 11 wniosków o płatność oraz udzielono 2 konsultacji bezpośrednich w zakresie tego programu. W dniach od 17 do 20 września Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przeprowadził u nas kontrolę projektu Wsparcie na starcie edukacji w gminie Wyry. Był to projekt realizowany, czy jest, bo to jeszcze realizujemy ten projekt, w obu przedszkolach gminnych. Kontrola została przeprowadzona w trybie, w formule hybrydowej, to znaczy i na miejscu, i online. W chwili obecnej czekamy na informację pokontrolną. 22 września nastąpiło otwarcie ofert pisemnego przetargu pod nazwą Wykonanie Placu Zabaw i Siłowni na Wolnym Powietrzu w ramach zadania Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wyrach przy ulicy Markiela. Wpłynęła jedna ważna oferta na kwotę 158 665 zł i 8 groszy. Zadanie to jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ma ta inwestycja być zrealizowana do 12 listopada na terenie sportowo-rekreacyjnym obiektu imienia braci Góralczyków w Wyrach. Jak wchodzimy na ten obiekt po lewej stronie od bramy głównej. 146 uczniów otrzymało stypendia naukowe za drugi semestr w roku szkolnym 2020-2021. Warunkiem uzyskania stypendium było osiągnięcie wysokich wyników w nauce. Średnia ocen 5,30 to było to kryterium minimum dla uczniów klas 4 do 6 szkoły podstawowej oraz średnia 5,20 dla uczniów klas 7 do 8, bądź też uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty bądź Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyróżnieni uczniowie klas 4 do 8 naszych szkół otrzymali swoje nagrody, no niestety w sposób elektroniczny, ze względów niestety pandemii nie mogliśmy zorganizować takiego spotkania, które wielokrotnie organizowaliśmy na i wręczanie stypendiów, że tak powiem, na żywo. Ale niemniej jednak chciałabym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim naszym zdolnym uczniom, jak również ich rodzicom, wyrazić słowa uznania, że tak wysokie wyniki w nauce osiągnęli
i życzyć dalszych sukcesów. W tej chwili no, kończymy dzisiaj akurat pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego 2021-2022, semestr pierwszy i liczę na to, że po zakończeniu tego semestru już na żywo będziemy mogli się spotkać i wyróżniać najbardziej zdolnych uczniów. Do Ministerstwa Edukacji złożyliśmy wnioski również o dofinansowanie 3 wycieczek szkolnych w ramach programu Poznaj Polskę. 2 wycieczki zgłosiła Szkoła Podstawowa w Wyrach, a 1 szkoła w Gostyni. Łączna kwota dofinansowania, o którą się ubiegamy, to 24 800 zł. I jak już wspomniałam, mija nam pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego i w naszych placówkach oświatowych, jeśli chodzi o szkołę podstawową w Wyrach, uczęszcza 433 uczniów. W Gostyni mamy 451 uczniów, w przedszkolu w Wyrach 192 wychowanków, a w przedszkolu gminnym w Gostyni 150. Do przedszkola językowego Oksfordzik zapisanych jest 47 wychowanków. Niepubliczne przedszkole Radosne Troskliwe Misie to 58 wychowanków. Niepubliczne przedszkole Troskliwe Misie 72 wychowanków. I to jest to zadanie publiczne, które gmina, że tak powiem, zakontraktowała w niepublicznym przedszkolu. Łącznie do naszych szkół podstawowych uczęszcza 884 uczniów, a do przedszkoli 519 wychowanków. Z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, kryterium tak zwanego 7, została nam przyznana kwota 21 000 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia są realizowane w szkołach podstawowych do końca grudnia tego roku. 20 września gmina wystąpiła również z wnioskiem do MEN-u o przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji w ramach tak zwanego kryterium 6, czyli dofinansowania doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanym obiekcie. I tutaj uznaliśmy, że będziemy starać się o wyposażenie i doposażenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Wyrach o kwotę, na kwotę wniosek, który złożyliśmy, 188 229 zł. 26 sierpnia starosta Mikołowski, gospodarujący mieniem Skarbu Państwa, zwrócił się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział drogi ulicy Puszkina, działki położonej w Wyrach w celu oddzielenia drogi publicznej części do leśniczówki oraz drogi leśnej, którą starosta zamierza przekazać w zarząd Lasom Państwowym nad leśnictwem Kobiór. 15 września ta decyzja została wydana, decyzja zatwierdzająca tenże podział. Od 8 września do 7 października tegoż roku do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu dostępny jest również na stronie www.wyry.pl oraz w BIP-ie. Uwagi do projektu planu można składać do 22 października na formularzu dostępnym na naszej stronie. Po tym czasie zostanie wydane zarządzenie wójta gminy Wyry w sprawie ich rozpatrzenia.
nie będzie indywidualnego powiadamiania osób, które złożyły uwagi o sposobie ich rozpatrzenia. Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie BIP. 20 września w Domu Kultury w Gostynie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości położonych w gminie. Protokół z posiedzenia został zamieszczony na naszej stronie internetowej oraz w BIP-ie. Ze względu na RODO został zanonimizowany. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to skorzystaliśmy w okresie od 24 września do 27, wykorzystaliśmy kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 530 091 zł 56 groszy. W pozostałym okresie gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. 28 września nastąpiła emisja obligacji serii A21 w wysokości 2 400 000 zł na podstawie umowy zawartej 7 października 2020 roku z agentem emisji Domem Maklerskim Banku BPS SA w Warszawie. Informujemy również, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do 10 października można składać do tutejszego urzędu wnioski do projektu budżetu na rok 2022. Można to zrobić również drogą mailową albo tradycyjnie wniosek pisemny. 26 sierpnia zostało wydane zarządzenie wójta w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze tegoż roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zarządzenie to zostało przedłożone Radzie Gminy, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem wydania opinii. I 14 września Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę numer 4200 przez 3 rzymskie przez 2001 przez 2021 w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez wójta gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Skany wyżej wymienionego zarządzenia oraz opinii zostały umieszczone w systemie e-sesja. Chciałabym jeszcze przypomnieć, dzisiaj mamy już to było powtarzane, ostatni dzień miesiąca września, 30, czyli jest to, można powiedzieć, ostatni dzwonek na wzięcie udziału w konsultacjach w sprawie PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gostyni. Te konsultacje trwają od początku miesiąca. Kartę konsultacyjną można wypełnić również w formie formularza elektronicznego dostępnego na naszej stronie internetowej w wersji papierowej w miejscach w Szkole Podstawowej w Gostyni, Bibliotece w Gostyni, w Bibliotece w Wyrach i Urzędzie Gminy. Od 1 października do 20 października w Urzędzie Gminy Wyry w godzinach pracy urzędu będą wydawane bezpłatnie worki na liście w ilości 5 sztuk na nieruchomość. Zbiórka worków z akcji Liść, tak można to nazwać, odbywać będzie się spod nieruchomości jednorazowo w listopadzie zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów z dopiskiem Liście. Te worki mogą również pobierać osoby,
które zadeklarowały, że posiadają kompostowniki, czyli nie oddają bioodpadów przy zbiórce selektywnej. Natomiast jeżeli mają taką potrzebę, żeby liście, które tam się na tych swoich nieruchomościach gromadzą, mogą je oddać i będą z tych posesji również odbierane. 12 września na naszych ulicach w miejscowości Wyry odbył się 8. bieg wyrski. Metę tegorocznego biegu przekroczyło ponad 200 zawodników. Tegoroczny cel szczytny tego biegu, a mianowicie wsparcie ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Wyrach. Najlepszym zawodnikom puchary i medale wręczyła nasza pani przewodnicząca Rady Gminy, pani Joanna Pasierbek-Konieczny. Organizatorem wydarzenia był klub Inception Life, natomiast między innymi sponsorem firma Master. Tegoroczne obchody wrześniowe odbyły się 4 września, tradycyjnie przed pomnikiem pamięci żołnierzy września 1939 roku. Organizatorami byli Gmina Wyry, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach, a także Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Wzięli w niej udział właśnie kombatanci, przedstawiciele wojska, jak również samorządów z terenu powiatu mikołowskiego. Tegoroczne obchody zgromadziły także wielu mieszkańców naszej gminy, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to 82 lata temu między innymi na tych terenach trwały walki na początku II wojny światowej. Chciałabym również poinformować i zaprosić, że 7 października o godzinie 11 na cmentarzu parafialnym w Wyrach przy ulicy Słonecznej odbędzie się uroczystość oznaczenia znakiem pamięci Tobie Polsko grobu świętej pamięci Alojzego Świerkota, weterana pierwszego, drugiego i trzeciego powstania śląskiego. Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła 5 lipca tegoż roku w dzień setnej rocznicy zakończenia III Powstania Śląskiego. Ta akcja ma na celu uhonorowanie powstańców śląskich, którzy spoczywają na terenie naszego województwa, a także zwrócenie uwagi kolejnym pokoleniom na fakt, że w naszych miejscowościach znajdują się również groby tych, którzy w latach 1919-21 przelewali krew za powrót Górnego Śląska do Polski. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich, którzy dysponują czasem, do wzięcia udziału w tej uroczystości. 7 października, godzina 11 na cmentarzu parafialnym w Wyrach. Dziękuję, to wszystko. Bardzo dziękuję pani wójt, jak zwykle za szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę państwa radnych o zadawanie pytań, jeśli ktoś z państwa radnych ma takowe. Widzę, że zgłasza się tutaj pan radny Marek Gołosz. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Panie wójt, pojawił się temat ulicy Puszkina, a w zasadzie decyzji w temacie przekazania części drogi powiatowej pod zarząd Lasów Państwowych. Chciałbym zapytać, czy ta decyzja jest ostateczna, czy może zostać zaskarżona? W jaki sposób władze powiatu uzasadniają te działania? Czy Urząd Gminy został poinformowany o możliwości naprawy
stanu nawierzchni tej drogi, szczególnie jeżeli chodzi o odcinek od części wyasfaltowanej do Leśniczówki. Szanowni Państwo, narzekamy na stan jakości dróg gminnych. Powinniśmy być z nich dumni, bo droga powiatowa Puszkina na tym odcinku jest praktycznie nieprzejezdna, o czym niestety na własnej skórze przekonują się mieszkańcy ulicy Leszczynowej, którzy dojeżdżają do swoich posesji oraz użytkownicy przystani dla koni, która tam jest prowadzona. Dziękuję. Dziękuję. Pani Wójt, proszę bardzo. To ja tak na gorąco, jeśli mogę odpowiedzieć, więc tutaj oczywiście zawsze istnieje możliwość złożenia zażalenia czy odwołania się od decyzji, akurat tutaj tą decyzję, przy czym może ja nie do końca precyzyjnie wyraziłam się, jeśli chodzi o podział tej drogi, bo w ewidencji, jeśli chodzi o drogi powiatowe, to ta droga rozpoczyna się tutaj z wjazdem z ulicy Głównej i jej przebieg jest aż do ulicy Myśliwskiej w Tychach na Żwakowie. I tutaj informacji, które jakby jako gmina dowiedzieliśmy się o tym tak, no nie powiem, że bezpośrednio od starostwa, ale bardziej od nadleśnictwa, że nadleśnictwo zgodziło się na podział tego odcinka leśnego, ale od Leśniczówki w stronę lasu. Czyli można powiedzieć, że przebieg drogi powiatowej kończyć będzie się na budynku Leśniczówki. W związku z tym, że tam jest to przynajmniej, bo w planie do tej pory obowiązującym naszym w ogóle lasy nie są uwzględniane ze względu na to, że istnieje plan urządzenia lasu i oni mają tam w swoich zapisach drogę leśną i dotyczy to w zasadzie wydzielonej dwóch działek dróg leśnych, które nadleśnictwo, no taką dostałam informację z powiatu, chce przejąć. Natomiast dalej pozostaje w gestii drogi powiatowej ten odcinek najbardziej właśnie newralgiczny, zły i no nieprzejezdny, można by powiedzieć, od zakończenia asfaltu ulicy Puszkina do samej Leśniczówki i potem zjazdu przez przejazd kolejowy do ulicy Leszczynowej. No i tutaj wielokrotnie występujemy na bieżąco do Powiatowego Zarządu Dróg o wykonanie naprawy, poprawy przejezdności na tej drodze. Powiem tak, no, usiłujemy spotkać się i połączyć to spotkanie, żeby uczestniczyło zarówno starostwo powiatowe i nadleśnictwo. No, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się ten wspólny termin dla tych dwóch instytucji ustalić i to ten temat, że tak powiem, szerzej omówić. No i zobaczymy, co jeszcze w tym roku udałoby się, żeby powiat mógł tam zrobić. To tyle. Dziękuję Panie Wójcie za odpowiedź. Czy Pan Radny Marygołosz w tym temacie dalej chce kontynuować swoją wypowiedź? Jeśli tak, to proszę, jest Pan cały czas przy głosie. W zasadzie chciałem podziękować za odpowiedź. No teraz wszystko jasne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Radny Adam Myszor. Dziękuję bardzo. No ja chciałem się odnieść do wypowiedzi zarówno Pani Wójt, jak i szanownego poprzednika. Mieliśmy tu na poprzedniej sesji mieszkańców z ulicy Zwycięstwa Bocznej przy Fortunie. Szkoda, że nie powiedział Pan im, że mają być dumni ze stanu dróg gminnych. Podobnie zresztą jak w przypadku
dróg pszczyńskich bocznych, zarówno w Gostyni, jak i w Wyrach, ulicy Łabędziej w Wyrach i wielu, wielu innych, między innymi też ulicy Dworcowej, więc myślę, że z tą dumą ze stanu gminnych dróg to pan odrobinkę przesadził. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pani wójt, to chciałbym poprosić o wyjaśnienie i wyklarowanie, bo to mamy w paragrafie trzecim, ustępie trzecim naszego regulaminu dopłat do wymiany pieców wskazaną informację, że kompletne wnioski o udzielenie dotacji złożone do 30 września danego roku mogą być przewidziane do realizacji. W ustępie czwartym jest, że wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą przewidziane do zawarcia umowy o udzielenie dotacji i realizacji w następnym roku kalendarzowym. Natomiast tam został wytyczony ten okres roku 21, 22, więc dobrze by było, żeby też to jasno wybrzmiało, czy mieszkańcy mogą dalej składać te wnioski, czy wszystkie te wnioski, które zostaną złożone, zostaną zrealizowane w roku 22. No i ja tam gdzieś już o tym wspominałem na poprzedniej sesji, ale żeby też, czy coś tam wydarzyło się od tego czasu w kierunku poszukiwania środków, żeby po prostu kontynuować ten program. Dziękuję bardzo. Pani wójt, proszę bardzo. No tak jak mówiłam, my ciągle jesteśmy, mamy możliwość przyjmowania wniosków, natomiast nie pamiętam, w którym paragrafie mówi się, że będą realizowane i podpisywane do możliwości finansowych zabezpieczenia w budżecie tegorocznym bądź wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym, że na tej sesji przedłożony został Państwu projekt zmiany w budżecie, w którym zwiększamy pulę środków jeszcze tegorocznych o 62 tysiące złotych, w związku z tym ciągle jest możliwość składania tych wniosków, jak zresztą Państwu dzisiaj przedkładałam, przez miesiąc wpłynęło ich około 17. W związku z tym widać już, że jest zainteresowanie, ludzie pytają i póki co jeszcze te wnioski przyjmujemy. Uważam, że dalej będziemy je przyjmować. Natomiast jak gdyby odrębną kwestią jest podpisanie umowy, więc wtedy, jeżeli byłoby ich bardzo, bardzo dużo, i nie będziemy mieli możliwości zabezpieczenia, i myślę, że tutaj możemy mówić tylko o roku już w tej chwili 2022, to wtedy na pewno będziemy musieli, czy zaproponujemy Radzie zmianę uchwały o tym programie i przedłużenie realizacji tego programu na rok 2023, może 2024. Nie wiem, trudno mi dzisiaj to decydować, bo tak jak mówię, to, że ludzie składają wnioski i my te umowy podpisujemy, no jak gdyby nie równoważy się, że wszyscy jednocześnie, nawet ci pierwsi, którzy te umowy mieli podpisane, od razu składają wnioski o wypłatę tego dofinansowania. Tym bardziej, że w przyszłym miesiącu przewidziana jest konferencja, którą organizuje Urząd Marszałkowski właśnie w kwestii, w jaki sposób kontrolować czy realizować uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego, tak zwaną antysmogową, także myślę, że również i te informacje wspomogą nas, w jaki sposób dalej ten program będziemy realizować, czy będziemy go rozszerzać, jak gdyby wychodząc poza te dwa lata, na które został uchwalony. A tak jak mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby mieszkańcy i każdy, który do nas z takim zapytaniem się zwraca, taką otrzymuje odpowiedź, że może składać wniosek, jeżeli zamierza dokonać wymiany tego źródła ciepła nieekologicznego na ekologiczne.
Dziękuję bardzo Panie Wójt za odpowiedź. Ja bym jeszcze poprosił o doszczegółowienie tej informacji, którą Pani Wójt tu przedstawiła, bo tu jest taka niejasność, albo ja nie zrozumiałem. Od 15 lipca 207 wniosków, tak? Od 15 lipca 200... Momencik, ja... Bo Pani podała dwie liczby, 207 i 17 wniosków od 25 sierpnia. Czy to 207 to już jest suma, czy to... 207... Od 15 lipca podpisaliśmy 207 umów. Okej. Okay. Od 25 sierpnia do dziś, czy tam do wczoraj, bo na wczoraj ta informacja była przygotowana przez pracowników merytorycznych, czyli od 25 sierpnia wpłynęło 17 wniosków, czyli łącznie, można powiedzieć, do wczoraj czy do dzisiaj wpłynęło do urzędu 231 wniosków. Świetnie, dziękuję uprzejmie za uszczegółowienie informacji i za odpowiedź. Przejdźmy dalej. Proszę bardzo, pan radny Marek Gołosz, udzielam panu głosu. Dziękuję ad vocem do mojego szanownego przedmówcy, pana radnego Adama Myszora, bo myślę, że pozostali radni to wyłapali, mówiąc o dobrym stanie dróg gminnych. Zastosowałem taki środek stylistyczny, który się nazywa ironia. Szanowny panie, zalecam przejazd tym odcinkiem ulicy Powiatowej, bo ja wiem, że jest pan radnym z Gostyni i mogą panu nie być do końca znane drogi ulicy Wyrskie. Natomiast tam, szanowny panie, karetka może nie przejechać, a może w ogóle nie przejechać. Więc myślę, że warto tutaj zintensyfikować działania na rzecz poprawy stanu tej nawierzchni drogi powiatowej przez władze Urzędu Gminy, przez władze Gminy Wyry. Dziękuję. Ja Państwa bardzo przepraszam, ale ja mam tu jakiś problem techniczny z kamerą, której nie umiem właśnie włączyć. Już poproszę Pana Darka o pomoc. Szanowni Państwo, ponieważ mam tutaj znowu drobny problem techniczny, ja Państwa widzę, natomiast jakby nie potrafimy tutaj uruchomić mojej kamery, muszę przelogować się jeszcze raz. Także bardzo Państwa przepraszam, ale tu będzie 5 minut przerwy z powodu problemów technicznych. Także bardzo proszę o wyłączenie kamer i za 5 minut o powrót.
Bardzo proszę wszystkich Państwa o dołączenie do naszych obrad, o włączenie kamer. Radna Grażyna Swadźba-Szojda jeszcze i radny Adam Myszor. Bardzo proszę o włączenie kamer, żebyśmy mogli stwierdzić, że wszyscy jesteśmy już z powrotem. Tak, bardzo dziękuję. Wszyscy jesteśmy obecni, tak jak powiedziałam. Przepraszam za tą drobną przerwę, ale już moja kamera jest w porządku. Możemy dalej procedować. Szanowni Państwo, w dalszym ciągu jesteśmy w punkcie 6. Informacje wójta gminy Wyry o działalności w okresie międzysesyjnym. Swoje pytanie chciał zadać pan Marek Gołusz, skończył, prawda? Myślę, że zakończyliśmy to pytanie. I radny Wojciech Surma, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za oddanie głosu. No ja chciałem jeszcze nawiązać do tematu tej drogi i poprosić panią wójt o taką sprawę. Jak sobie przypominamy, remont tej drogi częściowo był wykonany, tam przy naszym udziale finansowym, tam do tego ostatniego budynku, temat był dyskutowany, tam do leśniczówki. Ale z tego co pamiętam, poza kwestiami oczywiście finansowymi, dużą przeszkodą były sprawy własnościowe, w szczególności tam przy tym stawku, tak zwanym brąboszczoku. I mam pytanie, czy coś od tego czasu w tym temacie się tam wyjaśniło, coś tam jest, nie wiem, własnościowo uregulowane, bo no obawiam się, że też jak przyjdzie temat jakiś robót na tym odcinku, to jak ktoś nie będzie chciał, to taką wymówką będzie to, że to jest nie nasze, tam trzeba uregulować sprawy spadkowe czy własnościowe, czy ten temat pani wójt jest już od tego czasu posunięty coś, czy dalej jest ten stan, który był na ten czas remontu tego pierwszego odcinka. Proszę pani wójt o oddzielenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o fragment tej drogi do leśniczówki od zakończenia asfaltu przy ulicy Puszkina, to tam trwa postępowanie sądowe, które w jakimś sensie ustaliło wszystkich spadkobierców tego fragmentu tam tejże drogi. Przy czym myśmy już wielokrotnie wcześniej rozmawiając z nadleśnictwem czy nawet z powiatem, ale myślę, że w tym momencie też łatwiejsza jest rola już powiatu jako właściciela tejże drogi do uregulowania tych stanów, bo jest ustalony krąg spadkobierców. Wcześniej tego kręgu spadkobierców nie było, natomiast w związku z ustaleniem tak zwanej drogi koniecznej, którą na drogę sądową, o ustalenie której wystąpili no właściciele terenów za już leśniczówką, doszło do ustalenia tego kręgu osób, które są spadkobiercami po tej działce. No i między innymi też jakby z tego powodu chciałam, żebyśmy mogli spotkać się zarówno właśnie z nadleśnictwem i powiatem, żeby no ten temat no przypilnować, no i żeby jeszcze przynajmniej w tym roku, a myślę, że tutaj jakiś problem prawny mógłby nastąpić, gdyby to wiązało się z wykonaniem już jakby konkretnej inwestycji. Natomiast myślę, że będzie to tylko prawda, że poprawienie tej drogi, która w zasadzie zagraża bezpieczeństwu, jeżdżenie tą drogą, a jeszcze w warunkach zimowych i późnej jesieni, więc tutaj myślę względy bezpieczeństwa będą tymi głównymi elementami, ażeby poprawić, ja tak jak mówię, nie nawierzchnię całej tej drogi, ale po prostu utwardzenie i tych najbardziej newralgicznych miejsc, żeby można spokojnie tam przejechać.
Natomiast no, ten problem jest, może okaże się, że myśmy kiedyś też taki nawet wariant proponowali, że gdyby ci spadkobiercy zrzekli się na rzecz nawet gminy, no to, to my jesteśmy gotowi jako gmina przejąć te współwłasności, no, żeby ułatwić całą procedurę potem zrobienia tego remontu. Tyle. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Tomasz Fityka o zabranie głosu. Ja mam tutaj prośbę do pani wójt, bo został poruszony temat tej drogi w Wyrach. Natomiast ja z innym tematem, temat też odnośnie drogi, ale ulicy Zaleśnej, bo poruszyła pani ten temat spotkania się z nadleśnictwem i stąd właśnie moja prośba. Złożyłem w Komisji Komunalnej wniosek co do ulicy Zaleśnej. Wiadomo, że to jest ulica, właściwie droga leśna. I tu stąd prośba, też wnioskowałem o to, żeby utwardzić ten stan nawierzchni, który no, nie można się tam jakoś doprosić, bo ten stan jest przywracany, ale istniejącym błotem. Koparką, więc bardzo bym prosił, że jakby pani rozmowa właśnie prowadziła też, mogła poprowadzić w tym temacie utwardzenia kamieniem, dojazdem mieszkańcom, między innymi droga jako pożarowa do lasu, no ponieważ nadleśnictwo nasze też używają dróg gminnych przy wycince drzew, niszczą nasze lokalne drogi, zabłocają, więc też to jakoś musimy znosić. I stąd też prośba, jakby poruszyć ten temat możliwości utwardzenia tej drogi zaleśnej. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jak tylko to dojdzie do tego spotkania, również tą ulicę Zaleśną będziemy mieć na względzie, żeby wynegocjować najlepsze warunki remontu. Dziękuję bardzo pani wójt. A muszę powiedzieć, że bardzo popieram tutaj Marka Gołosza. Twarde stanowisko w sprawie tej drogi i dziękuję panie Marku. Dziękuję. Proszę jeszcze o zabranie głosu radnego Adriana Krzyżowskiego. Dziękuję bardzo. Pani wójt informowała na którejś z sesji do tyłu, że w tym punkcie informacja wójta gminy Wyry o działaniu międzysesyjnym. No takie wydarzenie zawarte informacje odnośnie rewitalizacji linii kolejowej 169. Czy jakieś nowe wiadomości wpłynęły do Urzędu Gminy? Dziękuję. Bardzo proszę pani wójt, czy coś nowego w tej sprawie? To znaczy powiem tak, mamy, ale czekam na potwierdzenie pisemne tych wiadomości. W związku z tym pan radny wybaczy mi, że dzisiaj nie chcę tego, jak gdyby, jak tylko będę miała, to osobiście zadzwonię i przekażę informacje potwierdzone, które no myślę, że są no po części pozytywne. To zależy, jak kto odbiera, czy chce, żeby linia 169 była uruchomiona. Jesteśmy też na etapie no, uzgodnień co do uruchomienia przystanku przy ulicy Dworcowej. Tam te uzgodnienia też czynimy, ale jeżeli chciałabym ten temat ewentualnie na następnym posiedzeniu Rady, myślę, że do tego czasu już te wszystkie informacje zostaną tak, a nie inaczej potwierdzone i wtedy państwu już takie dobre no albo złe, no to trudno odpowiedzieć teraz, gdy każdy sam będzie tą informację nazywał dobrą czy złą przekazać. Także jeśli pan radny mnie dzisiaj zwolni z tej odpowiedzi, to będę wdzięczna. Bardzo proszę, panie radny, jest pan dalej przy głosie, pan radny Adrian Krzyżowski. Oczywiście dzwonię panią wójt w dzisiejszym. Linia będzie uruchomiona bądź nie, ale tutaj jeszcze was również kwestia poruszona przez mieszkańców odnośnie zabezpieczenia ich, jeśli by była tutaj linia prowadzona.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że pani wójt, jak tylko będzie miała potwierdzenie pisemne, na pewno panu radnemu przekaże bezpośrednio, a nas wszystkich radnych również poinformuje na komisji, a i na sesji. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania do pani wójt? Nie widzę już więcej głosów w dyskusji. W takim razie zamykam punkt 6 i przechodzę do punktu 7, czyli informacja o korespondencji, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry. Tradycyjnie wszystkie pisma mieliście państwo załączone w programie e-sesja. Pozwolę sobie je pokrótce omówić i zadecydujemy, co z poszczególnymi pismami. Szanowni państwo, jako pierwsze pismo w mojej teczce to było petycja, pismo zatytułowane petycja, podpisane przez pana reprezentującego fundację Nowe Spektrum, składa na nasze ręce petycję w interesie publicznym, mając na względzie przykłady, że w naszym kraju są władze samorządowe, które w stosunku do osób sobie podległym nie respektują prawa wolnego wyboru z zabiegu medycznego ogłaszanego medialnie dobrowolnym, czynią go propozycją nie do odrzucenia, powołując się tutaj na odpowiednie przepisy, oferuje nam podjęcie uchwały. Zwraca się z prośbą o odczytanie petycji i przyjęcie uchwały, projekt uchwały, czyli myślę, że jest to temat do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Czy ktoś z państwa ma inne zdanie? Jeśli nie, to przekażemy to do komisji odpowiedniej rady. Nie widzę, w takim razie przekazujemy do komisji rady. Kolejne pismo dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczy opinii na temat naszej uchwały dotyczącego zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wyry. Była tutaj jedna propozycja do szczegółowienia zapisu co najmniej. Zostało to w projekcie uchwały uwzględnione. Kolejne pisma to pismo Stowarzyszenia Śląski Porządek i Zdrowy Rozsądek. Myślę, że państwo radni szczegółowo z tym pismem pięciostronicowym się zapoznali. Pismo dotyczy naszej działalności jako radnych, właściwie to działalności wszystkich rad, szczególnie w województwie śląskim. Stowarzyszenie czy akcja, autorzy akcji bacznie przyglądają się pracy rad miast i ich mieszkańców. Mam nadzieję, że państwo radni zapoznali się z całym tym pismem. Tutaj autorzy wskazują nam na kilka przykładów sesji rad w miastach Katowice, Cieszyna jako przykłady tego, na co mamy zwracać uwagę, a w szczególności na postawę radnych Rady Miasta Nowej Dęby i tutaj też propozycja, żeby zapoznać się z tą sesją. Myślę, że wszyscy państwo zapoznali się z tym pismem. Kolejne pismo również w temacie jakby prośby o zapoznanie się z przebiegiem sesji Rady Miejskiej Nowa Dęba było zamieszczone w państwa programach w e-sesji. Wszyscy radni się zapoznali z tym pismem. Odpowiemy państwu z Fundacji Neos Smart Cities Polska w tym temacie, że radni zapoznali się z pismem. Kolejne pisma to tak naprawdę trzy pisma, które związane są z naszym apelem, który wystosowaliśmy podczas poprzedniej sesji dotyczącego postawienia fotoradaru. Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego poinformowała nam, że przekazała nasz wniosek do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie celem właściwego rozpatrzenia jako tego, który ma to rozpatrzyć. Województwo Śląskie, tutaj zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu również w odpowiedzi na nasze pismo informuje, że decyzja o instalacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego nie należy do kompetencji zarządu województwa. Powyższe należy do kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego i jak wynika z treści uchwały Rady Gminy, wniosek w tej sprawie zostanie tam również przekazany zgodnie z kompetencjami. I otrzymaliśmy jeszcze pismo w tym samym temacie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, w którym informowani jesteśmy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie dysponuje materiałami potwierdzającymi opisaną przez nas sytuację nagminnego przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami na tym skrzyżowaniu. Ponadto informują, że na zlecenie zarządu powstaje projekt stałej organizacji ruchu, który przewiduje na wspomnianym skrzyżowaniu skrócenie drogi przejścia pieszych przez jezdnię w obrębie istniejącego przejścia oraz wyeliminowanie wzajemnego ograniczenia widoczności przez pojazdy włączające się do DW 928.
z lotów podporządkowanych. Kolejna informacja, drodzy Państwo, dotycząca przedstawienia informacji o przebiegu i wykonania budżetu gminy Wyry za pierwsze półrocze. Temat omawiany podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetowej, opiniowany przez Komisję Budżetową. Kolejne pismo to odpowiedź na wniosek radnego gminy Wyry, pana radnego Adama Myszora, dotyczący, kiedy rozpoczął się proces dotowania wymiany kotłów. Myślę, że pan radny się z odpowiedzią zapoznał i z dalszą częścią, jaki będzie plan gminy w tym zakresie. Kolejny, szanowni państwo, wpłynął do biura rady wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Adama Myszora ze składu Komisji do Spraw Rozwoju Miejscowości Gostyń. Jest to wniosek o podjęcie uchwały, czyli inicjatywa uchwałodawcza. Na następne posiedzenie stosowny wniosek zostanie przygotowany. Stosowny projekt uchwały zostanie przygotowany. Zgłosiłem zabrania głosu. Panie radny, jak skończę wszystkie korespondencje, to oczywiście panu głosu udzielę. No ja mam głos do tego pisma. No, ale nie zgłosił pan głosu ad vocem, szanowny panie radny, więc bardzo proszę poczekać, aż skończę. Panie radny, dlaczego mam zgłaszać głos ad vocem do pisma? Zawsze procedowaliśmy tak, że czytam wszystkie pisma, potem pytam państwa o temat. Proszę bardzo, jeżeli pan chce zabrać głos, udzielam panu głosu. Oczywiście, że chcę zabrać głos, bo wniosek mnie dotyczy. Jest to wniosek radnego Fityki o odwołanie mnie z Komisji Gostyńskiej, więc ja chciałem się w tym miejscu zwrócić do mieszkańców. Szanowni państwo, jak doskonale wiecie, ja potem jestem w Radzie Gminy Wyry, żeby rozwiązywać państwa problemy, żeby pilnować, żeby władza nie dociskała was kolejnymi podwyżkami podatków, żeby nie podwyższała wam opłat za odpady, żeby były dodatkowe miejsca w przedszkolach czy dopłaty do pieców. Natomiast no, jak wynika niestety z tego wniosku na dzisiejszej sesji, pan radny Fityka, jak również, jak się okazało, no, spora część pozostałych radnych zajmuje się głównie radnym Myszorem. To tam, gdzie mieszka, co tam zjadł, czy się wyspał, czy nie wyspał. No, można się tak, szanowni państwo, bawić, chociaż to, szczerze powiedziawszy, już zaczyna nosić znamiona nękania. Natomiast na pewno nie wnosi to nic konstruktywnego do pracy w tej kadencji. Ja chciałem powiedzieć, żebyście sobie państwo sami ocenili tego typu zachowania. Natomiast radny mogę powiedzieć tylko jedno. Niezależnie od tego, czy będę w komisji gostyńskiej, wyrskiej, komunalnej, jakiejkolwiek innej, gdzie wy tam przeniesiecie czy nie przeniesiecie, ja nadal będę robił to, co robię do tej pory. Czyli dbał o dobro mieszkańców wszystkich, całej gminy, zarówno Wyr, jak i Gostyni. I niezależnie od tego, czy to się państwu podoba, czy nie. Natomiast po tym, co dzisiaj usłyszałem na sesji od radnego Gołosza i od radnego Fityki, powiem tak, jeżeli nieprzychylni radni z Wyr postrzegają mnie jako radnego z Gostyni, natomiast nieprzychylni radni z Gostyni postrzegają mnie jako radnego z Wyr, to ja mogę tylko powiedzieć, że się z tego bardzo cieszę i to znaczy, że dobrze wypełniam mandat radnego, bo działam na rzecz wszystkich mieszkańców. Także tyle miałem do powiedzenia w tym temacie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Myślę, że jestem wręcz przekonana, że wszyscy radni działamy w dobrej wierze dla naszych mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ważna jest też forma, w jaki sposób się to czyni. Proszę bardzo, pan radny Tomasz Fityka, udzielam panu głosu, ale bardzo prosiłabym o niedyskutowanie. Będzie przygotowany jeszcze projekt uchwały na następne posiedzenie, więc myślę, że będziemy ten temat jeszcze omawiać. Proszę, panie radny. Tak, oczywiście, pani przewodnicząca. Ja tylko muszę powiedzieć, że wniosek został złożony wyraźnie w związku z brakiem elementarnej kultury w stosunku do radnych, agresji, dążenia do władzy. Natomiast jeśli chodzi o reprezentowanie radnego Myszora jako radnego Gostyni czy całej gminy, no przede wszystkim jest sprawa taka, że pan radny nie reprezentuje jako radny mieszkańców Gostyni w ogóle, no bo tam nie mieszka. Także tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo, tak jak powiedziałam. Proszę, panie radny, ad vocem. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. No teraz mogę się odnosić ad vocem. Ja mam jedno pytanie do pani przewodniczącej konkretnie. Kto będzie pracował nad projektem tej uchwały? Tutaj to nie zostało dookreślone. Myślę, że no sam wnioskodawca również być może zna statut i wie, że mógłby spokojnie sam taką uchwałę stworzyć, więc jestem ciekaw, kto miałby tworzyć tą
tę uchwałę. Natomiast, Szanowni Państwo, ten temat mojego miejsca zamieszkania już jest odgrzewanym kotletem, on już był grany na początku kadencji i to jest klasyczny, typowy temat zastępczy na dzisiejszą sesję, bowiem w uchwałach władza po raz kolejny, Szanowni Państwo, będzie chciała Wam narzucić limity odbioru odpadów, więc chodzi po prostu o to, żeby wymyślić jakiś temat, żeby gadać o czymkolwiek innym, tylko nie to, że znowu są wprowadzane jakieś ograniczenia w gospodarce odpadami, znowu mieszkańcy zostaną ograniczeni w swoich prawach, więc trzeba wrócić do tematu zastępczego, jakiegokolwiek, bo wiadomo, że jak chce się psa uderzyć, to kija się znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kultury czy dobrego wychowania, ja to mówiłem już nie raz, mogę jedynie powtórzyć, że jeżeli wzorem kultury i odpowiedniego zachowania jest zachowanie pana radnego Fityki czy pana radnego Sikory, to ja oświadczenia o moim braku kultury przyjmuję jako bardzo miły komplement, jeżeli to jest wzór postępowania. Dziękuję. Panie radny, bardzo bym prosiła, żeby pan jednak naprawdę już nie drążył tego tematu, bo myślę, że tutaj no, sześcioro radnych, którzy podpisali się pod tym wnioskiem, nie może się mylić, a pan no, jest nieomylny. Nie będę czytała całego tego wniosku, myślę, że pan również by tego nie chciał. Natomiast zwroty, których pan używa w stosunku do innych radnych przedstawicieli Komisji Gostyńskiej są naprawdę no, poniżej jakiejkolwiek krytyki. Jeśli sobie pozwolę zacytować, no słowa bredzisz, nie potrafi pan do dwóch policzyć, trzeba tłumaczyć jak krowie na rowie, beton, ty bądź cicho, o ciebie nie pytałem, chociażby bądź z ostatniego posiedzenia komisji skierowane w moją stronę, pani to w ogóle niewiele rozumie, czy pan przewodniczący nie myśl, bo i tak ci nie wychodzi. No, naprawdę są tylko nieliczne przykłady, ale nie dyskutujmy już o ten temat, będzie przygotowany projekt uchwały, będziemy mogli, rada decyduje, kto w jakiej komisji jest, kto w jakiej komisji zasiada. To jest to decyzja rady, jeżeli radni poprą ten wniosek, wejdzie on w życie, jeżeli radni nie poprą tego wniosku, po prostu uchwała nie zostanie podjęta. Tak, panie radny, bardzo proszę. Oczywiście zawsze można zacytować jakieś słowa wyrwane z kontekstu, ja się w to nie będę bawił. W każdym razie mówi pani, że sześciu radnych podpisało. Bardzo fajnie, powiem pani, że jak Kopernik mówił, że słońce jest w centrum układu, a Ziemia wokół niego się odwraca, a nie na odwrót, to też wszyscy mówili, że jednak Słońce krąży wokół Ziemi, a to jednak Kopernik miał rację. Także nie zawsze jest tak, że jak wy się zbierzecie w grupę, w bandę, w kółko wzajemnej adoracji, to macie rację. Dziękuję. Szanowni Państwo, przejdźmy dalej. Jako kolejne pismo, które wpłynęło do Biura Rady, natomiast uważam, że powinno być skierowane do Pani Wójt, bo to informacja na temat tego, kto wytypował skład gminnej delegacji do powiatu Neuss, które odbywały się we wrześniu, jaki był skład, jaki był koszt. Szanowni Państwo, jeśli nie będę widziała sprzeciwu, przekażemy to pismo celem przygotowania odpowiedzi do Urzędu Gminy, do Pani Wójt. Dziękuję. Kolejne pismo to pismo, o którym już wspominała Pani Wójt w swoim sprawozdaniu, dotyczące zaproszenia nas jako przedstawicieli Rady do odznaczenia pomnika na cmentarzu w Wyrach. Przypominam, że planowana jest ta uroczystość na 7 października na godzinę 11 na w cmentarzu parafialnym w Wyrach przy ulicy Słonecznej, gdzie zostanie odznaczony znakiem Tobie Polsko, grób świętej pamięci Alojzego Świerkota, weterana 1, 2 i 3 Powstania Śląskiego. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby wziąć udział w tej uroczystości, bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności w Biurze Rady celem przygotowania się odpowiedniej ilości. Szanowni Państwo, i na zakończenie mam pakiet pism naszego mieszkańca w kolejności chronologicznej. Jako pierwsze pismo z 15 września z 2021 roku, zatytułowane Taczka, i jest to instrukcja BHP obsługi taczki do transportu włodarzy. Myślę, że Państwo się z nim zapoznali. W związku z kolejne pismo z dnia 20 września. W związku z tym, że otrzymałem wymijającą odpowiedź od wójta, ponownie wzywam do udzielenia informacji publicznej oraz kontroli przez komisję rewizyjną, dlaczego wójt nie udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w wniosku. Wniosek w załączniku. Ten wniosek zgodnie z wolą wnioskodawcy przekażemy do pani wójt. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Myślę, że odpowiedź zostanie przygotowana. Kolejne wezwanie do Rady Gminy, wezwanie. Jesteście sobie warci, takich włodarzy tu nie potrzebujemy. W załączniku pismo już niebawem nastąpi apokalipsa uchwał Rady Gminy Wyry.
Wszyscy radni zapoznali się z treścią pisma. Kolejne pismo to pismo, które za naszym pośrednictwem skierowane jest do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem unieważnienia ślubowania złożonego w trybie artykułu 23a radnej gminy Wyry. Zgodnie z wolą wnioskodawcy przekażemy do Prezesa Rady Ministrów. Kolejne pismo to pismo z dnia dzisiejszego. Wezwanie wzywam włodarzy gminy Wyry do zaprzestania naruszania zasad techniki prawodawczej i również instrukcja obsługi taczki, także myślę, że Państwo się z tym zapoznali. To wszystkie pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy. Ten punkt uważam za wyczerpany. I możemy przejść do punktu ósmego. Punkt ósmy, zapytania i interpelacje radnych. Informuję szanownych Państwa, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady na moje ręce nie wpłynęło żadne zapytanie i interpelacja. Czy ktoś z Państwa ma takie zapytanie bądź interpelacje? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do punktu dziewiątego. Wolne wnioski i głosy. Bardzo proszę Państwa radnych o zabieranie głosu w tym punkcie. Proszę bardzo, radna Grażyna Swadźba-Szojda, udzielam głosu. Dziękuję za udzielony głos. Ja chciałam tutaj skierować, nie wiem, wniosek albo może najpierw zapytanie do pani wójt, a mianowicie miesiąc temu byliśmy oczywiście na etapie podpisywania umowy. Mówię tutaj konkretnie o remoncie ulicy Tyskiej. Obecnie jesteśmy w trakcie prac, to zresztą tak jak to pani wójt już w swoim sprawozdaniu powiedziała, ale ja chciałam zapytać o progi zwalniające. A konkretnie, czy będą zakładane te same wąskie progi, czy też będą zakładane te progi zwalniające szerokie? Jeśli byłyby zakładane te same, to oczywiście chciałam złożyć wniosek, aby jednak przemyśleć, przeanalizować i założyć te szerokie, płytowe, zwalniające, gumowe progi, bo no niestety te wąskie nie zdają egzaminu, a przecież mieszkańcy, jak składali wniosek o założenie w ogóle tych progów na ulicy Tyskiej, to myślę, że każdy tutaj miał na celu, aby no, te progi służyły przede wszystkim temu, żeby ten kierowca rzeczywiście zwolnił, ograniczył tą prędkość. No niestety te progi, które były, no one nie spełniały w żaden sposób tej funkcji, tego wymogu. Uważam, że no, myślę, że ma to ogromne znaczenie do poprawy naszego bezpieczeństwa. Użyję tutaj dość intensywnym natężeniu ruchu na ulicy Tyskiej. Myślę, że nie przesadziłam. Poza tym no jest to teren zabudowany, uczęszczają tam dzieci, rowerzyści. No myślę, że nie muszę wymieniać. Także myślę, że mamy ku temu teraz okazję, żeby jeszcze poprawić to, bo i tak już mamy piękną drogę bez dziur, która ma nam służyć i na pewno będzie służyć dobrych parę lat. Więc myślę, żeby wykorzystać to do końca i proszę, żeby przeanalizować, a jeśli rzeczywiście są te same stare, znaczy te wąskie progi, to proszę o założenie. Składam wniosek o założenie tych szerokich, najazdowych progów gumowych. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że pani wójt już jest przygotowana. Bardzo proszę. Nie, ja chciałabym tylko odpowiedzieć w zakresie tego wniosku. Mianowicie nie znam na tyle szczegółowo tego projektu i nie umiem odpowiedzieć wprost, czy są takie, czy nie inne progi. Natomiast dziękuję za właśnie zwrócenie uwagi. Jutro akurat spotykamy się z referatem inwestycji i ten temat postaram się, żeby został przeanalizowany i jeżeli będzie taka możliwość, to jak najbardziej zastosowanie tych szerszych po to, ażeby osiągnąć efekt bezpieczeństwa na ulicy Tyskiej, bo myślę, no nikomu z nas nie chodzi o to, żeby utrudniać ludziom życie i mieszkanie właśnie przy tej ulicy, gdzie są te progi zlokalizowane, natomiast nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo tych, którzy podróżują czy chodzą piechotą. Także na pewno to sprawdzimy i udzielę odpowiedzi.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę ad vocem radny Mirosław Sikora. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tylko tak krótko a propos tych progów, bo nie do końca tak jestem zwolennikiem tych ograniczników prędkości i mam tylko takie pytanie, czy nie wzięto też pod uwagę tych szykanów, które też się stosuje na ulicach. No powiedzmy, nie niszczą tych samochodów, nie ma to tak hałaśliwe jak progi zwalniające, same przejazdy i tak dalej. Czy to też nie było wzięte pod uwagę? To tylko taka moja uwaga, sugestia i z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo. Zanim przejdę do udzielania głosu panu radnemu Adrianowi Krzyżowskiemu, ponieważ tutaj sygnalizuje mi problemy techniczne radny Piotr Przepaska, który na razie prosił o to, że musi się spróbować podłączyć i opuścili nas radna Barbara Polog i radny Wojciech Surma, którzy sygnalizowali mi wcześniej, że o 18 będą musieli opuścić nas. Proszę o sprawdzenie kworum. Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku kworum. Czyli jest nas teraz 12, na chwilę obecną nieobecnych jest troje radnych. Bardzo dziękuję i udzielam głosu radnemu Adrianowi Krzyżowskiemu. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałem złożyć wniosek, mieszkanka dzisiaj mi napisała. Prosi o uzupełnienie dziur we wjeździe do posesji Pczyńska 85. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że wniosek został zapisany. Szanowni Państwo, ja jeszcze mam trzy właściwie krótkie informacje. Chciałam Państwa poinformować, że w dniach od 16 do 20 września miałam zaszczyt uczestniczyć w wyjeździe samorządowym do powiatu Neuss. Była to kontynuacja rozpoczętych w 2019 roku obchodów 25-lecia współpracy powiatów mikołowskiego i powiatu Neuss. Z powodu pandemii obchody, które były zaplanowane na rok 2020, dwukrotnie były przesuwane. Ostatecznie udało się ten wyjazd zorganizować. Podczas wyjazdu dokonaliśmy otwarcia wystawy 47 prac impresji mikołowskich, które tam były prezentowane. Została też przeprowadzona konferencja dotycząca stopnia cyfryzacji czy digitalizacji powiatów mikołowskiego i powiatów Neuss. Nastąpiła wymiana doświadczeń w tym zakresie. Spotkał się to również komitet partnerski z nową panią przewodniczącą, który już planował następne wspólne inicjatywy. Szanowni Państwo, uczestniczyły w wyjeździe pani dyrektor szkół ponadpodstawowych powiatu mikołowskiego, o których głównie dotyczy ta współpraca, ponieważ młodzież corocznie wyjeżdża na taką wymianę. Odbywają się również wspólne projekty klubów seniorów, obozów sportowych. Także strona niemiecka bardzo podkreślała tutaj, jak dawała na wzór naszą współpracę jako taki wzór dla całego naszego regionu, że od 25 lat ta współpraca trwa i niezmiennie się rozwija. Szanowni Państwo, tutaj starosta powiatu Neuss zapytywał mnie, jak ma się lilak, który 2 lata temu siedzieliśmy przed Domem Kultury. Obiecałam, że pani wójt będzie tak go podlewać, że jak przyjadą w przyszłym roku, to będzie wszystko w porządku. Myślę, że tutaj radny Tomasz Fityka też zadba o to, żeby on nam nie usechł i żebyśmy mogli, jak w przyszłym roku dojdzie do rewizyty, naszym lilakiem się pochwalić. Także szanowni Państwo, to tyle. 20 września natomiast uczestniczyłam w spotkaniu w Domu Kultury w Gostyni dotyczącego wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego, o czym już informowałam na posiedzeniu Komisji Gostyńskiej. Było kilkudziesięcioro mieszkańców naszej miejscowości Gostyń. Dyskutowaliśmy na temat zapisów ogólnych planu zagospodarowania przestrzennego, również na temat, głównym tematem, który interesował mieszkańców, ponieważ byli to mieszkańcy rejonu w dużej mierze ulicy Tyskiej i Miarowej, budowa suchego zbiornika retencyjnego. Proponowałam już na tą sesję, próbowaliśmy tutaj z panią sekretarz zaprosić przedstawicieli Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, żeby na temat tego zbiornika podyskutować. Niestety nie było to możliwe z ich strony, ponieważ były już zaplanowane inne spotkania. Jak nas informowano również już wcześniej, planowane są takie konsultacje społeczne
z mieszkańcami Gostyni, natomiast jeszcze nie znamy żadnych szczegółów. Natomiast będę próbowała również zaprosić przedstawicieli Wód Polskich na kolejne nasze posiedzenie, żebyśmy mogli w tym gronie też usłyszeć, jakie są plany, na ile realne są te plany, jak ma wyglądać ten suchy zbiornik, czy w ogóle jest szansa na jego powstanie. Także będę się starała zaprosić na kolejne posiedzenie przedstawicieli Wód Polskich. A jeśli już mowa o kolejnym posiedzeniu, to Szanowni Państwo, tradycyjnie końcówka października. Bardzo proszę o zaplanowanie sobie tygodnia sesyjnego na ostatni tydzień października. Później przedstawię Państwu, myślę, już plan pracy do końca roku, żebyśmy mogli ten czas już świąteczny też sobie wszyscy rozplanować. To tyle. Dziękuję bardzo. Widzę, że dołączył do nas Pan Radny Piotr Profaska. Także bardzo Państwa poproszę jeszcze raz o sprawdzenie kworum. Proszę o wciśnięcie przycisku. Trzynaścioro radnych, dwoje radnych nieobecnych. Szanowni Państwo, punkt 9 został wyczerpany. I zanim przejdziemy do punktu 10, myślę, że tych przerw dzisiaj troszeczkę było, ale jeszcze przed uchwałami, które przypominam, będziemy głosować imiennie zgodnie ze statutem, ogłaszam 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, jesteśmy już po przerwie, szanowni państwo. Wszystkim dobra. Zapraszam wszystkich państwa o włączenie kamer. Przejdziemy do punktu 10, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał. Poczekamy jeszcze, aż wszyscy obecni włączą kamery. Proszę jeszcze pana radnego Mirosława Sikorę o włączenie kamery i radnego Adama Myszora. Jesteśmy wszyscy. Jest nas w dalszym ciągu, szanowni państwo, 13, dwoje radnych jest nieobecnych. Jesteśmy, mamy kworum, możemy podejmować uchwałę. Jako pierwsza na dzień dzisiejszy została przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Budżetowej. Dziękuję za głos. Opinia Komisji Budżetowej była pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Otwieram dyskusję. Jeśli nie widzę, szanowni państwo, to przejdziemy do głosowania. Zgodnie z paragrafem 45 ustęp 3 naszego statutu będzie to głosowanie imienne w związku z problemami technicznymi, które w dniu dzisiejszym występują w programie e-sesja. Będzie to uchwała, szanowni państwo, numer 33/285/2021. Proszę o odpowiadanie, czy jest pan, pani radna za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu. Radny Tomasz Fityka. Jestem za uchwałą, dziękuję. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Wstrzymuję się od głosu. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polog jest nieobecna. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma jest nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Wszyscy obecni radni oddali głos. Głosów oddano 13, 1 głos wstrzymujący, 12 głosów za. Uchwała została podjęta. Bardzo proszę, pan radny Adam Myszor chce złożyć wniosek formalny. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Szanowna pani przewodnicząca, ja chciałem zgłosić wniosek formalny w sprawie głosowania, mianowicie, żeby spróbować przy głosowaniu następnej uchwały wykorzystać system elektroniczny e-sesja, żeby sprawdzić, czy na pewno on nie działa, bo tutaj no, nie podjęliśmy próby, a widzieliśmy, że przy pierwszym głosowaniu wyświetlił się ten wynik, więc spróbujmy to po prostu zrobić. Jak się nie uda, to wtedy powrócimy do tego typu głosowania. Dziękuję bardzo. Panie radny, oczywiście ja tutaj się z panem zgadzam, natomiast dokonaliśmy sprawdzenia, ponieważ głosowaliśmy już nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia i to głosowanie, mimo tego, że głos mogliśmy oddać, no nie wyświetla nam wyników, ponieważ tutaj obsługa techniczna Biura Rady nie potrafi rozpocząć głosowania w systemie, więc no nie da rady, żeby to... Próbowaliśmy to teraz jeszcze w trasie przerwy, także pragnę pana zapewnić, że no niestety, ale dzisiaj się to nam nie uda. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o wpisanie numeru uchwały. Kolejny projekt uchwały przygotowany na dzień dzisiejszy to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wyry na 2021 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji była również pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Jeśli nie, to szanowni państwo, przejdźmy do głosowania. Będzie to uchwała numer 33/286/2021. Przejdźmy do głosowania. Radny Tomasz Fityka. Jestem za uchwałą. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor.
Głosuję za. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok. Nieobecna, przepraszam. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Wszyscy radni obecni oddali swoje głosy. Głosów zostało oddanych 13. Wszystkie za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała 286. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr 19/183/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i nabywania. Temat omawiany wczoraj podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Proszę bardzo o przedstawienie opinii komisji. Opinia komisji była pozytywna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Ponownie głosowanie imienne. Radny Tomasz Fityk, przepraszam, numer uchwały jeszcze muszę podać Państwu. Uchwała numer 33/287/2021. Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Jestem przeciw. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok, nieobecna. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Głosów zostało oddanych 13, 1 głos przeciw, 12 głosów za. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie gminy Wyry. Temat omawiany podczas posiedzenia Komisji Komunalnej. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji pana przewodniczącego. Komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie będzie to uchwała numer 33/288/2021. Otwieram głosowanie. Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Dziękuję. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Głosuję przeciw tej uchwale. Radna Pasierbek-Konieczny Anna, jestem za. Radna Barbara Polok, nieobecna. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Oddanych głosów 13, 1 głos przeciw, 12 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Proszę o przedstawienie opinii komisji komunalnej, która zajmowała się tym tematem. Komisja wydała pozytywną opinię. Bardzo dziękuję. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do dyskusji. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tym temacie? Proszę, zgłosił się radny Adam Myszor. Udzielam Panu głosu. Dziękuję uprzejmie. Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Ja już z litości nie zabierałem głosu w związku z poprzednią uchwałą.
Kto ciekaw mojego stanowiska, to odsyłam do sesji, na której omawialiśmy stanowisko pana wojewody. Wtedy też było dużo mowy o tym, jak to się państwo z tym nie zgadzacie, jak to sąd będzie rozstrzygał. No i okazało się, że sąd z tej uchwały zrobił marmoladę, mówiąc krótko, w zasadzie każde stanowisko wojewody zostało poparte przez sąd. Natomiast co do tej uchwały, one się wiążą nierozerwalnie. Szanowni mieszkańcy, no jest kilka takich sposobów podnoszenia cen, natomiast dwa są takie najbardziej, najczęściej spotykane. Mianowicie albo może to być sposób otwarty, że przysłowiowe masło kosztowało 3 zł, teraz kosztuje 5, 6 nawet. I to ćwiczyliśmy w 2019 roku, w 2020 roku, kiedy władza w 13 miesięcy podniosła o 13 zł opłaty za odpady. Natomiast jest jeszcze drugi, taki najbardziej klasyczny sposób, bardziej szachrajczy. Mianowicie ta kostka masła dalej kosztuje 6 zł, tylko zamiast 250 gram, to producent robi 200 gram. Mało kto to zauważy, szanowni państwo, no bo to człowiek jest w ferworze walki, w ferworze zakupów, robi zupełnie co, myśli o innych rzeczach. Natomiast prawda jest taka, że bez zmiany ceny na metce płaci o 20% więcej za kostkę masła. I tak samo jest, szanowni państwo, z tą uchwałą. Otóż tą uchwałą władza oraz wspierający ją radni, czy tworzący ją w zasadzie radni, chcą państwu narzucić limit odpadów wielkogabarytowych, teraz nielimitowany, do 500 kg rocznie. Dużo to czy mało, możemy tutaj się spierać, ktoś będzie miał dom do wysprzątania, to może się to okazać za mało i przeważnie taki to będzie przypadek, że zajedzie na przodzie i się okaże, że 50 kg jest przeważony i już ma problem. Efekt tej uchwały będzie podobny do już do tej pory stosowanej w naszej gminie gospodarki odpadami, to znaczy więcej tego typu odpadów będzie w naszych lasach. Uzasadniając tą zmianę, czyli wprowadzenie ograniczenia, czyli zmniejszenie wam tej kostki masła, szanowni mieszkańcy Przysłowiowej, pani wójt na komisji była łaskawa tłumaczyć tym, że przyłapano jednego czy dwóch, chyba dwa były przypadki omawiane, nieuczciwych czy powiedzmy nieuczciwych zachowań, czy nie do końca fair zachowań. Tutaj nie chcę nikogo obrazić, że ktoś, jakiś przedsiębiorca wykorzystywał kartę mieszkańca do założenia na przok wielkogabarytów. No i tutaj jakby to jest powodem, że musimy wszystkim mieszkańcom wprowadzać limity. A kart na przok zostało wydanych, jak pani wójt dzisiaj powiedziała, 1956 i dwa przypadki naruszeń. I to jest ten powód, który ma, szanowni państwo, spowodować, że znowu w naszych lasach będzie więcej odpadów, że znowu mieszkańcy będą mieli problemy, bo nikt, jak będzie musiał wysprzątać swoje mieszkanie na szybko, nie będzie w trakcie remontu, nie będzie czekał rok, aż będzie planowana zbiórka gabarytów, tak jak to zwykle bywa. Zresztą ja też prosiłem o to, żeby mi udostępnić informacje na temat reklamacji zgłaszanych przez mieszkańców w związku z tymi zbiórkami wielkogabarytów. Nie otrzymałem jeszcze takiej informacji, mam nadzieję, że ona do mnie dotrze. Natomiast no, szanowni mieszkańcy, gabaryty to jest akurat ta frakcja odpadów, która cieszy się szczególnym zainteresowaniem naszej władzy. Już podwyżka w 2019 roku była tłumaczona tym, że właśnie tych wielkogabarytów jest coraz więcej i co się okazało, że w porównaniu z 2020 roku, w porównaniu z 2019 rokiem ilość tych odpadów spadła, a mimo to cena wzrosła. Teraz w tej samej cenie będziecie mieli narzucony jeszcze dodatkowo limit, ważenie, kombinowanie, więcej roboty dla was w tej samej cenie. Jest też dobra strona tej uchwały. Mianowicie władza po blisko półtorej roku od podjęcia pierwszej uchwały w tym temacie zauważyła, że opona z dostawczaka, takiego do 3,5 tony typu Movano, to nie jest ta sama opona co rowerka na przykład z podpórkami dla 3-letniego dziecka, bo do tej pory tak to właśnie funkcjonowało. Więc to krok w dobrą stronę. Będzie można naprawdę teraz taki dziecięcy rowerek nałożyć mu nowe opony i nikt na przoku tego nie potraktuje jako oponę z dostawczego Movano.
Co tutaj jest śmieszne, Szanowni Państwo, że ci radni, którzy zwracali na to uwagę i widzieli ten bezsens takiej urawniłowki i właśnie wsadzania tych wszystkich opon do jednego worka, zagłosowali za tą uchwałą wtedy, z tym bezsensownym zapisem. I potem jest wielkie zdziwienie, że ja mówię, że ktoś czegoś nie rozumie, bo ja nie wiem, jak można zagłosować za taką uchwałą, jeżeli wyraźnie mówi się, że czym innym są rowery, czym innym są samochody, nawet samochody dostawcze, to 3,5 tony, a mimo to popiera się taką uchwałą. To albo ktoś czegoś nie rozumie, no albo ma jakąś złą wolę, no i powiedzenie tego nie jest obrazą, ani brakiem kultury, tylko stwierdzeniem prostego faktu. Ja, Szanowni Państwo, na kryptopodwyżki się nie zgadzam. Nie zgadzam się na zanieczyszczenie naszych lasów przez wprowadzanie jakichś sztucznych limitów. Będę głosował przeciwko tej uchwale. To była jedna z niewielu rzeczy w gospodarce odpadami, którą wyróżnialiśmy się pozytywnie jako gmina na tle innych gmin. Jedna z niewielu. I tą jedną z niewielu pozytywnych przesłanek gospodarki odpadami dzisiaj pani wójt, radni chcą nam wszystkim odebrać. Ja na to zgody nie wyrażam. Będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Bardzo dziękuję za słowa w dyskusji. Może pani wójt, jeszcze damy, udzielimy głosu panu radnemu Piotrowi Jeleniowi. Bardzo proszę, pan radny Piotr Jeleń. Dziękuję za głos. Ja tu wejdę trochę w buty chyba pani wójt, bo część tej wypowiedzi odnosiła się do mnie, ale głównie chodzi o te wielkogabarytowe. Też jestem przeciwnikiem, bo limitowania na posesję, skoro mamy pozostałe rzeczy na co od mieszkańca, ale też mamy ulgę powyżej 5 osoby. O tym zapomniał powiedzieć pan radny. A druga rzecz, nie do końca z tymi wielkogabarytami to jest prawda, bo one są ograniczone tylko, jeżeli będziemy zawozić je na PSZOK, a na wystawkę, która będziemy mogli wystawić każdą ilość nielimitowaną. Przepraszam, że wchodzę w buty pani wójt, ale w trakcie rozmowy mi się to nasiliło, naszło. Dziękuję za to, że, bo też właśnie tak jak mówiłem, byłem przeciwnikiem, szczególnie chodziło o te opony. Jest to moim zdaniem nadal trochę mało, jeżeli patrzymy na to, że gospodarstwo przykładowo, które dwuosobowe, a pięcioosobowe, czy nawet więcej, no jeden komplet opon od samochodu i jeden komplet od jednośladów, bo to nie chodzi tylko o rowerki, bo o jednoślady, czyli wszystkie motorowery, motocykle i tym podobne rzeczy. I dziękuję za to. Będę głosował za. Mimo tego, że jestem przeciwnikiem limitowania na posesję, ale tak jak poprzednio było powiedziane, dla osób co do gruzu i budowlanych jest to ukłon dla gospodarstw, gdzie mnie zamieszkuje jedna bądź dwie osoby, wtedy ten limit byłby dla niej bardzo mały. No cóż, no tak się złożyło. Będę jednak głosował za. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos w dyskusji. Proszę, udzielam głosu pani wójt. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałabym się odnieść właśnie do wypowiedzi pana radnego Adama Myszora odnośnie właśnie tego, że działamy przeciw mieszkańcom. Moja interpretacja i uzasadnienie jest wręcz odwrotne. Myślę, każdy ma prawo do swojej interpretacji, ale to, co pan radny przedstawił, absolutnie z tym się nie zgodzę, bo jeśli chodzi o same odpady wielkogabarytowe, to mogę państwu przytoczyć ilości, które mieliśmy w 2018 roku. Zebraliśmy 280,5 tony. W 2019 było 356,6 ton, a w 2020 354,36 tony. Oczywiście skrupulatnie licząc, 2 tony w roku 2020 mieliśmy mniej, ale skok, który był z 2018 do 2019 był bardzo istotny. I na bazie roku 2019, chciałabym tutaj panu radnemu przypomnieć, były ustalane stawki
opłaty za rok 2021, bo Rada podejmuje uchwałę w roku 2020, ustalając stawki na rok 2021, czyli bazowaliśmy na pewno na danych za rok 2019. I następną sprawą, o której tutaj Pan tak mocno walczy, że ograniczamy i ukrywamy podnoszenie cen, to myślę, że interpretacja moja jest zupełnie odwrotna, bo to, że wprowadziliśmy przede wszystkim właśnie system kart identyfikacyjnych na przoku, gdzie wszystkie rodzaje odpadów są ważone, w związku z tym doskonale jesteśmy w stanie sprawdzić, kto ile jakich odpadów oddaje właśnie na przoku, i przypadek czy podwójny, czy ten wykryty był właśnie taki, że jeżeli pozostała grupa osób, które na przok przywoziły wielkogabaryty, mieściła się właśnie między 200 kilo, 500 kilo, czy ten, to nagle powstaje nam ilość 5 ton, 6 ton. W związku z tym od razu ten temat został przeanalizowany i nikt inny, tylko ten właściciel tych odpadów, który może nie był on właścicielem, ale to ta osoba, która przywiozła te odpady, zadeklarowała, że oczywiście pokryje koszty tych wielkogabaratowych odpadów, a tylko dlatego przywiozła to na przok do Wyr, dlatego że nie mamy żadnego limitu, bo okoliczne gminy właśnie te limity wprowadziły, no i najbliżej było im na przok do Wyr, żeby ten. W związku z tym to ograniczenie ma chronić mieszkańców, żeby nie musieli ponosić większych kosztów, które potem jako gmina będziemy ponosili firmie za likwidację tych odpadów. W związku z tym trzeba powiedzieć w pełnej, tak jak powiedział Pan Radny Piotr Jeleń, nie ograniczamy, żadnego limitu nie ma wprowadzonego na akcję wielkogabarytową raz w roku organizowaną. I powiem Państwu, że w tym roku już mamy zebrane prawie 300 ton tej akcji, więc dalej mieszkańcy mogą bez limitu. Prowadzona jest już praktycznie przez 2 dni, bo w ciągu jednego dnia firma nie jest w stanie tych ilości zebrać, a jedynie wprowadzamy limit 500 kg na nieruchomość dla oddanych na przok. Oczywiście, że różne sytuacje mogą się zdarzyć, ale myślę, że mieszkańcy doskonale potrafią sobie ten harmonogram prac takich, a nie innych tak zastosować, w taki sposób te odpady zgromadzić, bo zdecydowana większość naszych mieszkańców to są domy jednorodzinne, czy dwurodzinne, gdzie pomieszczeń, które mogą te odpady wielkogabarytowe przechować do czasu wywózki, jest wiele. Ponadto, no, tak jak powiedziałam, dane z kart identyfikacyjnych analizujemy, jak również staramy się wsłuchać w to, co i Państwo jako radni, jak i mieszkańcy do nas zgłaszają. Problem z oponami oczywiście w pewnym momencie powstał właśnie w wyniku tego limitu, więc na następną możliwość, bo tak jak co roku wprowadzamy najpierw regulamin, a potem szczegółowe warunki, i one w zasadzie w 3 punktach tylko zmieniają się w stosunku do roku ubiegłego, to rozszerzyliśmy zakres opon o dodatkowe 4 opony na limit dla jednośladów. No i poza tym tam nic
nic innego się nie zmienia. Wprowadziliśmy jeszcze zapis, że w indywidualnych przypadkach, jeśli chodzi o ilość worków, bo takie sygnały też do nas docierały na wniosek właściciela nieruchomości, możemy zwiększyć mu ilość worków. Natomiast no, myślę, że sami Państwo widzicie, że w miarę ten system jest, no, w jakiś sposób funkcjonuje i powiem, że wiele okolicznych gmin nawet zazdrości nam tego wprowadzenia identyfikacji właśnie kart na PSZOK-u i tego systemu, który pozwoli na skontrolowanie, kto ile odpadów dostarcza i w tym momencie mamy bieżącą analizę, która również jest nam potrzebna w ustalaniu szacowaniu kosztów co do nowego przetargu, który również niebawem będziemy ogłaszać na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Wójt za udzielenie odpowiedzi. Ad vocem zgłasza się Radny Myszor. Proszę bardzo, udzielam głos. Dziękuję bardzo. Mogę zgodzić się z Panią Wójt w jednej kwestii, że rzeczywiście ma Pani odwrotną interpretację faktów, które zostały zaprezentowane. Niestety ta interpretacja zawsze prowadzi do podwyżek dla mieszkańców. Otóż w swojej wypowiedzi potwierdziła Pani informację, że 2 tony zostały zebrane mniej w 2020 roku. Natomiast jakie Państwo dane, żeście dobrali do przetargu, to już przypuszczam, że takie, żeby pasowało tam, gdzie miało pasować, bo na komisji komunalnej 24 sierpnia tego roku została przedstawiona tabela, w której widnieją dane już do 31 lipca 2021 roku. I w tamtym roku Państwo również takimi danymi, żeście dysponowali. Myśmy kwestię podwyżek głosowali w październiku, listopadzie, z czego to sobie dobrze przypominam, czyli pod koniec roku. Więc Państwo praktycznie cały rok, jeżeli chodzi o ilość tych odpadów, mieliście takie dane, więc wcale nikt nie powiedział, że przynajmniej nie możecie się tym zasugerować. No chyba, że uważamy, że w grudniu jakoś, nie wiem, ludzie w ciągu miesiąca wyrobią 300% normy, no ale raczej będzie to tak, że to jest jakaś tam pewna stała, którą już możemy obserwować przez ileś lat, więc no, Państwo dysponowaliście tymi danymi, wzięliście z 2019 roku, ok, natomiast jeżeli chodzi o opony, to już tutaj widać po tych danych z 31 lipca tego roku, że spadek też będzie drastyczny w porównaniu do tego, co mieliśmy w zeszłym roku, on jest systematyczny. Albo przynajmniej będzie to na poziomie podobnym. Podobny, nawet jeżeli tam nie będzie wielkiego spadku, to będzie na poziomie podobnym. A czy ceny zostaną na poziomie podobnym? No przypuszczam, że wątpię. Niech Pani tak nie stawia też sytuacji, że ja jestem jakoś przeciwnikiem systemu kart, bo absolutnie nie, samo to wnosiłem i to, żeby to wprowadzić dużo wcześniej, niż to zostało wprowadzone, bo to nie jest wina mieszkańców, że tam dwóch się znalazło, dwa podmioty, które w jakiś sposób zachowały się nie tak, jak powinny. Natomiast właśnie ten argument, że nie ma limitu, bo są zrobione raz w roku zbiórki, jest całkowicie chybiony, bo cała zabawa polega na tym, że to nie są takie gabaryty, to nie są takie odpady jak kuchenne czy plastiki, że człowiek to produkuje codziennie, tylko to jest przeważnie akcja, która dzieje się raz w roku, związana z jakimś remontem, z jakimiś planami danego mieszkańca i nie ma czasu czekać przez pół roku, aż będzie zbiórka wielkogabarytu. Na tym właśnie polega ten cały bezsystem sytuacji, że jeżeli chodzi o firmy, tak, które w jakiś sposób są ominąć te nasze przepisy, no to oni po prostu wystawią sobie to, gdzieś tam przytrzymają u siebie na magazynie czy na placu i tak to wystawią, jeżeli będą chcieli, jeżeli ktoś będzie na tyle nieuczciwy. Natomiast problem będzie tylko dla mieszkańców i takie stawianie sprawy, że oczywiście no, podwyżki dla mieszkańców mają ich chronić przed czymś tam, limity dla mieszkańców mają ich przed czymś tam chronić, no wszystko w zasadzie, co uderza w portfel mieszkańców czy w jego uprawnienia, Pani Wójt interpretuje, że to jest dla dobra mieszkańców. No rzeczywiście, w tym systemie będziemy mieli odwrotną interpretację. Jeszcze to Pana
radnego Jelenia też się odniosę, bo też tutaj wspominał temat tej zbiórki, że to nie jest do końca. Ja to mówiłem wyraźnie i powtórzyłem to przed chwilą, że chodzi o pewien model funkcjonowania, jeżeli chodzi o ten konkretny, o tą konkretną frakcję odpadów, czyli o gabaryty. To nie są, mówię, plastiki, to nie jest zielone, to jest konkretna frakcja, z którą wątpię, że ktoś, jak przeprowadza remont, będzie czekał pół roku na podwórku, bo mu tam sąsiad zaraz zadzwoni, że co to ma za zagracone, albo po prostu wyrzuci to do lasu i tak to zapłacimy, tylko będziemy likwidować te dzikie wysypiska na własny koszt. Poniekąd przyznał się pan, że dostrzegał te kwestie nieścisłości z tymi oponami, dlatego dalej dziwię się, dlaczego pan tą uchwałę popiera, no ale mówię, no każdy sobie głosuje jak czuje, myślę, że mieszkańcy to rozliczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos w dyskusji. Panu radnemu proszę ad vocem, pani wójt. Ja przepraszam wszystkich państwa, którzy, że tak powiem, wyprzedziłam, ale chciałam tylko odnieść się do kwestii, którą pan radny Adam Myszor poruszył. Mianowicie, jeśli chodzi o wielkogabaryty, to muszę panu radnemu powiedzieć, że od 20 lat w tej gminie, co najmniej od 20 lat, prowadzi się akcję wielkogabarytów. I myślę, że wszyscy mieszkańcy tej gminy, no może ci, którzy dopiero pół roku temu się wprowadzili, to oni może tego nawyku nie mają, że w okolicy maja i czerwca w naszej gminie jest prowadzona akcja wielkogabarytów i zbieramy je sprzed posesji, ile kto czego ma i wystawi, jest odbierane. Także tutaj naprawdę przesadza pan i to bardzo, bardzo dużo. Dziękuję. Oddajmy jeszcze głos innym radnym, szanowni państwo, którzy się tutaj zgłosili. Proszę, radny Tomasz Witek. No cóż, pani wójt już tutaj szeroko powiedziała, przedmówca Piotr Jeleń również. No powiem tylko, odniosę się do pana radnego Myszora. Porównał pan kostkę masła. No jest co prawda pan specjalistą od masła, a jednak mimo wszystko pan kupuje tą mniejszą kostkę za tą większą cenę. A odnosząc się do wielkogabarytów w tym temacie, jestem często na przoku, rozmawiam z tymi paniami i nie jest to tak, że te karty są wyczerpane, jeśli chodzi o te wielkogabaryty. Natomiast jest ta możliwość, jak pani wójt powiedziała, raz w roku w tej wystawki, tylko zapomniał pan powiedzieć i ciągle pan zapomina, ile nas to kosztuje. 700 tysięcy trzeba dopłacać. Z czegoś się to bierze, coś jest nielimitowane. I to kosztuje. Pan tylko no, powiedzieć dać. No dobrze się daje, ale nie ze swojej kieszeni. Dobrze się bierze do swojej kieszeni. Także ja tutaj nie widzę żadnego problemu. Żadnego problemu. Jestem tak często na tym szuku i rozmawiam z tymi paniami, a to, że problem się pojawił, co prawda z tymi oponami, nie wiem, czy aż tak drastyczne, ale mieszkańcy zwracali uwagę, rozmawiałem z tymi paniami. Był to wniosek Piotra Jelenia, który był złożony. Wydawało być może się, że trzeba to przetestować. No więc zostało to przetestowane i złożyłem, ponowiłem wniosek Piotra Jelenia, aby mimo wszystko do jednośladów te cztery komplety, czyli z dętką jednak, wrócić do tego tematu i można było oddawać na tym szoku i zobaczymy, czy to się sprawdzi, na ile się sprawdzi, czy limitu jest dość. Natomiast no, też nie można dopuszczać, że inni będą wyrzucać na tym szoku, a my będziemy za to ponosić koszty. Ale proszę nie straszyć tymi lasami, bo zbiórka odpadów leśnych już była i radni chodzą, zbierają, przyczyniają się do czyszczenia środowiska, ale pana tam nigdzie nie ma. Pana nie ma, tylko mówić. A powiem więcej. A co zrobiły Lasy Państwowe w tym kierunku, żeby dbać o czystość, przynajmniej w pasie drogowym, jezdniach, te pobocza? Co roku są wnioski składane, czy do dróg wojewódzkich o oczyszczenie? Nie są oczyszczone. Najłatwiej jest wziąć i puścić maszynę, zmieli to wszystko i jest załatwiona sprawa.
Lasy Państwowe też powinny się przyczynić. Są firmy, które wycinkę drzew prowadzą i to też warto zobaczyć, jak wygląda po nich, czy lasy są oczyszczone. To też nie jest tak, że jest tylko wycinka drzew, a za sobą się nie sprząta. I proszę nie zwalać wszystko na mieszkańców, że w lesie się coś pojawi, bo Pan tam nie uczestniczy w tych zbiórkach. Dziękuję. Dziękuję za ten głos w dyskusji. Pan radny Adam Żoradwoce. Myślę, że pozostali osoby, które zgłosiły się w dyskusji, będą miały szansę się wypowiedzieć. Proszę, panie radny, udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo. No ja się zgłaszam od razu ad vocem, żeby potem nie było, że się nagle dyskusja zakończy, chociaż no, jest tylko do głosu jeden radny jeszcze poza mną, więc myślę, że tyle może wytrzymać. W odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy powiem tak, pan tu przedstawia jako wielkie odkrycie na miarę nie wiem, Magellana albo Vasco da Gamy, że opona z roweru nie jest oponą z auta. No to jest oczywiste. I trzeba to było od razu wprowadzić, jak rozmawialiśmy o tym przed 28 maja 2020 roku. To jest oczywista oczywistość. Dzisiaj pan to przedstawia jako odkrycie ognia. Ja się z tego trochę naigrywam, bo to było oczywiste, że takie rozwiązanie trzeba wprowadzić, ale państwo go nie wprowadziliście. I przez półtorej roku czy przez rok mieszkańcy się męczyli i teraz jest wielkie odkrycie, bo rozdzielacie opony z roweru od opony z auta. Więc tutaj mówię, że albo to jest działanie celowe, albo to jest całkowite niezrozumienie tematu. Państwo się obrażacie. Rzeczywiście mówił o tym radny Jeleń. Dlaczego tego nie wprowadziliście? Radny Jeleń, mimo tego, że tego rozwiązania nie było, uchwałę poparł. No to są działania niezrozumiałe. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja, szanowny panie radny, poczytuję sprawowanie mandatu, że radny, rada, wójt powinien taką gospodarkę odpadami prowadzić, żeby nie było odpadów w lasach, a nie raz na rok foteczka, promocja do gazety, na Facebooka, bo tutaj radny zbiera w lesie odpady. O środowisko, szanowny panie radny, trzeba dbać każdego dnia. Każdego dnia małymi kroczkami, każdy w swoim zakresie. A nie, że prowadzić politykę, która właśnie zmusza mieszkańców, zmusza firmy do radzenia sobie w sposób, no nie do końca mówiąc wprost, legalny, a potem w zasadzie robimy wielką akcję i wywozimy z lasu. Lasy powinny być czyste, tak powinna być ułożona ta gospodarka odpadami i właśnie ja rozumiem, że w związku z tym trzeba ponieść koszty, ale te koszty i tak zostaną poniesione, jeżeli będziemy musieli likwidować dzikie wysypiska, jeżeli będą do nas mieszkańcy interweniować, że jest po prostu zanieczyszczone w lasach, więc ja nie muszę nikogo straszyć, mieszkańcy sami to widzą, sami zauważają i sami sygnalizują, przynajmniej mnie, nie wiem, być może do pana radnego nie mają zaufania i nie zgłaszają tego typu przypadków, ale do mnie zgłaszają. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, udzielam głosu panu radnemu Markowi Gołoszowi. A panie radny, nie powiedziałam, że jeszcze radni czekają, tylko że osoby czekają. Myślę, że ma pan szacunek i do pana mecenasa, i do pani skarbnik, którzy również czekają w kolejce. Proszę, udzielam głosu panu radnemu Markowi Gołoszowi. Dziękuję za udzielenie głosu. No niestety dyskusja została sprowadzona do ceny kostki masła. A powinna być prowadzona poważnie i w mojej ocenie nie do końca tak jest, że ta kostka masła kosztuje w gminie Wyry 29 zł i myślę, że o tym mieszkańcy czy właściwie radni zdają sobie z tego sprawę, że mieszkańcy płacą za to masło dwa razy. Raz świadomie uiszczając opłatę, stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi co miesiąc, a dwa może nie do końca świadomie, gdy wpłacają z swoich podatków i finansują ze swoich podatków budżet gminy Wyry, z którego to budżetu gmina musi dopłacać do tego systemu. Więc panie radny, tak wygląda sytuacja, że mieszkańcy nie płacą 29 zł, ale płacą więcej, tylko nie do końca sobie z tego zdają sprawy. I my jako radni mamy obowiązek, aby mówić mieszkańcom prawdę, a nie zakłamywać rzeczywistość. Szanowni Państwo, myślę, że już to powtarzałem wielokrotnie, ale no gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi, tak jak słusznie wskazał pan radny Adam Myszur, zgodnie z zasadami, ale one po części są określone przez
ustawodawcę, czyli przez państwo, a nie władzę samorządową. Więc my tu musimy działać w granicach ustawowych i to ustawodawca narzuca nam, żeby system finansowania gospodarką nie odpadami się sam finansował, czyli był pokrywany z opłat od mieszkańców, a to jest oczywiście fikcja. Zdajemy sobie z tego sprawę i myślę, że większość mieszkańców również sobie zdaje z tego sprawę. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten ważny głos w dyskusji. Pan radny Adam Myszor, wniosek formalny chce zgłosić. Proszę bardzo, panie radny. Tak, ja mam wniosek formalny, żeby sprawdzić kworum, bo chyba przybył nam tutaj jeden radny na posiedzeniu, mianowicie radny Tomasz Banasik. Żadna kwestia natury prawnej nie powstała, więc nie wiem, w jakim trybie adwokat Tomasz Banasik chce zabierać głos. Ja bym prosił panią przewodniczącą, żeby to wyjaśnił, w jakim trybie zabiera głos i albo ewentualnie sprawdzić kworum, no bo chyba nam radny przybył. Panie radny, jeżeli pan dobrze zauważyć, a jest pan radnym od 3 lat, zabierać głos w trakcie sesji mogą nie tylko radni, zabierają głos również obsługa prawna, czyli pan mecenas, zabiera głos pani Grażyna Słowik, która nie jest radną, jest skarbnikiem i również tutaj jest zgłoszona do dyskusji i zabiera głos pani sekretarz, która również może się zgłosić do dyskusji i pani wójt, która również się może zgłosić do dyskusji. Więc jeżeli pan da szansę panu mecenasowi, to na pewno panu wyjaśni, w jakiej kwestii chce zabrać głos i czy to jest kwestia na pewno kwestii natury formalno-prawnej. Także nie uważam, że to był wniosek formalny i nie poddaję go pod głosowanie. Jeżeli już możemy przejść dalej, to udzielam głosu panu mecenasowi. Bardzo proszę, panie mecenasie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałem poprosić państwa o autopoprawkę, mianowicie wdarła się literówka. W paragrafie 6 ustęp 4 treść winna brzmieć: worki na odbiór odpadów, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 3, a nie ustęp 4. I w paragrafie 6 ustęp 5 prosiłbym o zmianę: w przypadkach uzasadniających sprawność odbioru bioodpadów nieruchomość może być wyposażona w większą ilość worków, o których mowa w paragrafie 3 ustęp 3. Przepraszam, najmocniej jest to moje niedopatrzenie przy programie Legislator. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za uszczegółowienie, szanowni państwo, także będziemy podejmować uchwałę z tą drobną korektą wprowadzoną w tej chwili. Proszę, ad vocem pan radny Adam Myszor. Tak, w odniesieniu do tej wypowiedzi chciałem się odnieść, bo wydaje mi się to śmieszne, że tak niedopracowane uchwały są poddawane pod głosowanie, że w trakcie prowadzenia dyskusji nad uchwałą jeszcze są wyłapywane jakieś literówki. To jest po prostu kuriozalne i przyznam się szczerze, że dzięki panu mecenasowi wracam do kwestii, która jest również powodem tego, że nie mogę poprzeć tej uchwały, jak również poprzedniej, albowiem nadal mam wątpliwości natury prawnej, czy to jest dopracowana uchwała. Nadal mam takie wątpliwości, niezależnie od kwestii tych podwyżek i obawiam się, że dalej wojewoda będzie nad tym pracował. Dlatego no, tym bardziej w takim trybie, że na kolanie, na szybko podczas dyskusji jeszcze poprawiamy tutaj jakieś literówki. Dziękuję. Dziękuję, szanowny panie radny. Bardzo proszę o zabranie głosu panią skarbnik Grażynę Słowik. Dziękuję bardzo. Ja chciałam się jeszcze odnieść do zbiórki wielkogabarytów, którą gmina organizuje każdego roku. Pani wójt w swojej wypowiedzi przedstawiła ilości tutaj globalne, które są zebrane w ciągu roku tych wielkogabarytów, a to akurat mam takie dane dotyczące faktycznych ilości... Proszę potwierdzić to kworum teraz. ...tych gabarytów, które były... No, na tych zbiórkach, które były na tych zbiórkach zebrane, a mianowicie w 2019 roku ilość tych gabarytów, która była przez mieszkańców tutaj wyłożona, to było 121 ton. W roku 2020 to było 144 tony, czyli o 23 tony więcej w stosunku do roku 2019, a w roku w bieżącym roku już ta ilość jest aż 191 ton, czyli o 47 tony więcej. Czyli tak jak pani tu wójt wspominała, ta zbiórka w każdym roku, która jest w miesiącu maju bądź w miesiącu czerwcu, ona się cieszy dużym zainteresowaniem i
te ilości no, chyba mówią o tym, że dla mieszkańców nie jest to problem, żeby zebrać te wielkogabaryty na przestrzeni czy półrocznym, czy rocznym i w tym miesiącu, kiedy ta akcja jest organizowana, wystawiają tylko tutaj przed swoją posesję, przed swoją nieruchomość i te gabaryty są odbierane sprzed posesji, bo wiemy, że kwestia dowozu tych wielkogabarytów do punktu odbioru odpadów no jest dla mieszkańców niektórych problemem, bo nie każdy dysponuje tutaj prywatnym swoim samochodem o takiej wielkości, żeby te gabaryty mógł odwieźć sobie do punktu selektywnej zbiórki odpadów i myślę, że to jest bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców, a ilości wskazują na to, że dla mieszkańców nie jest to problem i na ten czas te wielkogabaryty gromadzą na swoich nieruchomościach, żeby je tylko potem wyłożyć przed nieruchomość i firma mogła je odebrać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu radną Barbarę Polok w takim razie, bo jeszcze na coś skoczyła. Szanowni Państwo, radna Barbara Polok do nas dołączyła w trakcie tej dyskusji. Ja nie chciałam jej przerywać, żeby potwierdzić kworum, ale skoro Pani Radna chce zabrać głos, to bardzo proszę, Szanowni Państwo, kolejny raz podczas dzisiejszego posiedzenia o potwierdzenie kworum przyciskiem na naszych tabletach. Żeby wszystko było lege artis, nikt nie mógł nam zarzucić czegokolwiek. Dziękuję bardzo. Jest nas 14, nieobecny jest pan radny Wojciech Surma. Bardzo proszę, już teraz formalnie pani radna wróciła na nasze obrady. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Przysłuchując się tej dyskusji, chciałam wyrazić też swoją opinię, ponieważ problem z odbiorem śmieci mam także w miejscowości Wysowa, gdzie często przebywam i tam płacę za właśnie odpady różnego typu. I zawsze z wielką radością wracam do naszej gminy, porównuję sposób tutaj odbioru wszystkiego z tym, co dzieje się tam. I jestem szczęśliwa, że mamy taki system tego odbioru. Ja tylko króciutko tak nakreślę, ponieważ domy w górach, wiadomo, stoją w różnych miejscach, niekiedy troszkę dalej od drogi, należy, każdy mieszkaniec musi dostarczyć śmieci w określone tam miejsca przy drodze, w workach, także śmieci zmieszane. One są odbierane raz na dwa tygodnie w workach, więc w okresie letnim nie ma w ogóle kubów. Coś takiego może sobie tam ewentualnie mieszkaniec zakupić, ale i tak musi wystawić worek. Inne śmieci segregowane też w workach trzeba dostarczyć do drogi. Nikt się nie przejmuje, nie podjeżdża każdemu pod dom, a nawet te domy, które są przy drodze są omijane, bo są tylko pewne punkty wyznaczone odbioru tych śmieci. Nikt się tutaj nie przejmuje mieszkańcami w tym sensie, że komuś jest trudno te śmieci dowieźć. Co zrobić ze śmieciami, jeżeli jestem tam tylko przez tydzień, gdzie ja mam te śmieci zostawić? No najlepiej zabrać ze sobą i tutaj dodatkowo gminę Wyry obciążyć kosztami, no bo po prostu o tym nikt nie pomyślał. Jest taki system, koniec, kropka. Wszelkie pisma, które tam też kierowaliśmy do gminy, no pozostają bez odpowiedzi. Do tego stopnia się posunięto, że zlikwidowano nawet kosze na śmieci w miejscowości uzdrowiskowej. Gdzieś tam od czasu do czasu jakiś kosz się pojawia. W miejscach, gdzie ludzie schodzą z tras, są trasy piękne, turystyczne, też były takie kontenery. Wszystko to zlikwidowano. Można odwieźć, też jest PSZOK, oczywiście można tam też odwieźć. Wszystko oprócz zmieszanych oczywiście. No a PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu. Raz w środę do godziny 12, a raz w sobotę od 12 i ludzie sobie muszą radzić, no i sobie jakoś radzą, więc to co my mamy, to mamy tutaj full wypas, tak bym powiedziała, mamy naprawdę wszystko odbierane, worki, można wymieniać te worki, na PSZOK-u się dostaje worki, mamy kosze kubów, możemy mieć ile chcemy, ile potrzebujemy, gabaryty odbierane,
jeżeli ktoś nie potrafi sobie z dużym gabarytem poradzić, można go porąbać na przykład albo pociąć i też przywieźć, bo ja tam często bywam i też różne rzeczy przywożę. Także mamy naprawdę super i można się czepiać do różnych tam szczegółów, ale wystarczy pobyć gdzieś indziej i ta perspektywa się troszeczkę zmienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani za przedstawienie tej sytuacji. Ad vocem radny Adam Myszor, proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja się odniosę ad vocem, tylko chciałbym jeszcze uszczegółowienia tej informacji, czy koleżanka mówi o miejscowości Wysowa Zdrój w województwie małopolskim w powiecie gorlickim chyba, tak? Chciałoby mi się tylko, szanowni państwo, roześmiać, bo pani radna szanowna porównuje 8,5-tysięczną gminę w centrum województwa śląskiego, jaką jest gmina Wyry, do miejscowości Wysowa Zdrój w głębokim województwie małopolskim, na granicy w zasadzie, czy niedaleko od granicy z województwem podkarpackim, gdzie mieszka 700-800 ludzi. No to szanowni państwo, to, co my porównujemy do czego? No to równie dobrze można by porównać słonia do psa, no bo i to zwierzę ma cztery nogi i ogon. No to szanowni państwo, z tej perspektywy, no to wiadomo, że jest super i fantastycznie. Nie jesteśmy jednak 700-tysięczną osobową miejscowością górską, tylko poważną gminą w centrum województwa śląskiego. Natomiast w odniesieniu też do pani skarbnik, no ludzie funkcjonują w takim systemie, jaki tutaj im zaplanujemy. Jeżeli w takim funkcjonowali, no to wiadomo, że siłą rzeczy, jak są w porządku i nie chcą gdzieś tam lasów zaśmiecać, to muszą te pół roku wytrzymać. Czy to jest dla nich wygodne? Ja nie jestem do końca przekonany. Są też mieszkańcy nowi, którzy mają te domy wcale nie takie wielkie, wcale nie takie wielkie wydziałki i nie mają możliwości trzymania swoich sprzętów na swoje posesje i czekania przez pół roku. Natomiast tak jak państwo tutaj cały czas podkreślacie, że i tak nie ma limitu, no bo raz w roku odbiera się bez limitu, no to po co wprowadzać ten limit na tym przoku, skoro i tak nie ma limitu, jeżeli ktoś może wystawić na co dzień. Przedsiębiorca tak samo może być nieuczciwy i wystawić przy naszej zbiórce koło domu mieszkańca i jak pani to zweryfikuje, że ten mebel jest kompletnie od tego mieszkańca czy z tej posesji. No utrudnianie zupełnie niepotrzebne, natomiast też nikt nie daje takiej gwarancji, bo dzisiaj jest 500 kilo, jutro się może okazać, że 250, za chwilę, że 100 kilo. Tutaj niestety, no, obserwując państwa działania w gospodarce odpadami, mieszkańcy nie mogą być niczego pewni i to jest prawda, pani radny Fityka, że niestety, tak jak wszyscy inni mieszkańcy, to masło mniejsze za przysłowiowe, za 6 zł muszę kupować, jak wszyscy inni, no tak państwo gospodarzycie. No. Dziękuję. Proszę, ad vocem radna Barbara Polok. Ja tylko chciałam dodać, że Wysowa Zdrój to jest sołectwo, natomiast gminą jest Uście Gorlickie, ma około 6800 mieszkańców. Tych sołectw jest kilka, więc mają jeszcze trudniejsze zadanie niż my i do tego no, teren, jaki jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uszczegółowienie. Radny Piotr Jeleń, proszę bardzo. Ja tu zostałem trochę wywołany, ale to nie szkodzi. Chciałem zabrać głos w takiej sprawie, no, wnioskując z wypowiedzi kolegi radnego Adama Myszora, no, nie ma sposobu na ukrócenie nieuczciwych przedsiębiorców. O to chyba chodziło głównie pani wójt, no bo jeżeli by rzeczywiście pana wypowiedź brać tak dosłownie i serio, no to by było to po prostu zlikwidować zbiórkę wielkogabarytów i wtedy by nieuczciwi przedsiębiorcy w ogóle nam nic nie podrzucali, ale przecież chyba nie o to chodzi, bo w całym tym naszym wywodzie nie o to chodzi. Ja się chciałem wytłumaczyć też częściowo, bo pan mi to zarzucił, miał pan rację, że jestem przeciwny dzieleniu, że tych opon powinno być więcej, ale trzeba zawsze rozważać za i przeciw. I po rozważeniu wszystkich za i przeciw co do tych uchwał, głównie wszystko te za i przeciw rozbijają się o pieniądze, bo nikt z nas, bo my jesteśmy tak samo mieszkańcami gminy Wyry, trzeba o tym pamiętać, bo
Słyszałem też takie wypowiedzi, radni nam podnieśli, tak jakbyśmy tu my i nasze rodziny nie mieszkali, my też tu mieszkamy, podnosimy też sami sobie i naszym rodzinom, najbliższym, znajomym. I rozważałem za i przeciw i zawsze trzeba patrzeć na to w ten sposób. Te ograniczenia, które pani wójt proponuje, mogę być przeciwny, ale zagłosuję za nimi, bo one spowodują to, że oby spowodowały to i mam nadzieję taką, że to spowodują, że nie będziemy mieli tak jak to się mówi, podrzucanych śmieci, bo to są koszty, które gmina musi ponieść, czyli ponieść ją go muszą tak samo mieszkańcy. Jeżeli będziemy mieli tych śmieci dużo podrzuconych, to mieszkańcom trzeba będzie podnieść opłaty, no bo bądźmy wszyscy realistami, no następny przetarg, jeżeli będzie, najprawdopodobniej będzie wyższy, no bo ceny paliwa poszybowały i prądu też poszybowały. I jedyną metodą na to, żeby ograniczyć podwyżkę w jakiś logiczny sposób, bo nie bądźmy, jestem prawie pewny, że będzie podwyżka, bo to nas chyba nie ominie. Jedynym sposobem jest przez nas wszystkich, czyli mieszkańców, radnych i wójta, i żeby ograniczyć to, żeby nam ktokolwiek podrzucał z zewnątrz. To był przykład zielonych, no, jak był kontener, no sam osobiście widziałem, jak skądinąd było zielone przywożone do tego kontenera. Nie mogłem nic zarzucić, bo rejestracje były z naszego powiatu, no ale miejscowość nie gminna, bo zauważyć to można było po samochodzie, że nie stąd, nie z naszej gminy. I dlatego też głosowałem za, bo każdy sposób ograniczenia kosztów doprowadził do tego, że ta następna podwyżka będzie mniejsza. I o to mi tylko chodziło. Dlatego będę głosował za, bo to jest próba ograniczenia kosztów obsługi tego wywozu śmieci, a one będą nam rosły i to jest pewne. To jest bądźmy realistami, jakiekolwiek, tak jak pan mówi, no pan dobrze mówi, ja też bym chciał, tak jak każdy z nas, żeby móc wszystko w każdej ilości odstawić, żeby najlepiej wszystko mi zabrano spod domu, tylko trzeba się z tym liczyć, że to będą ogromne koszty. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za wypowiedź. Widzę, że zgłosił się z wnioskiem formalnym pan radny Mirosław Sikora. Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Dziękuję pani przewodnicząca. Tak obserwuję tę dyskusję i mam wrażenie, że już chyba od pół roku mieliśmy jeden i ten sam temat. Nie ma żadnych efektów z tego, dlatego proszę o zakończenie tej dyskusji w tym temacie. Dziękuję. To jest mój wniosek. Szanowni państwo, zgodnie ze statutem wniosek formalny został złożony o zakończenie dyskusji w tym punkcie. Czy ktoś z państwa chce być przeciw temu wnioskowi? Czy pan radny Adam Myszor chce złożyć wniosek, czy chce być słowo przeciw, rozumiem, proszę bardzo, ale ma to być słowo przeciw wnioskowi formalnemu. Oczywiście, słowo przeciw. Jedynie co do uzasadnienia mogę się zgodzić z szanownym wnioskodawcą. Mianowicie rzeczywiście dyskutujemy tu nie tylko pół roku, ale przez ostatnie, od początku kadencji na temat odpadów, ale nic się nie zmienia. Rzeczywiście poza ceną, która cały czas rośnie i jakością usług, która cały czas spada. Więc ja uważam, że prowadzenie dyskusji w tym temacie jest zasadne i powinno być kontynuowane, ponieważ pojawiły się tutaj różne nowe wątki. Między innymi już pan radny Jeleń przygotowuje mieszkańców na podwyżki, które niechybnie władza planuje. Wydaje się, że powinniśmy to wyjaśnić. Dlatego dyskusja powinna być kontynuowana. Dziękuję. Dziękuję za ten głos przeciw. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze mieć głos za zakończeniem dyskusji? Czy pan radny Tomasz Witykach chce w kwestii zakończenia dyskusji odebrać głos? Bo jeśli w innym, to nie udzielam panu radnemu głosu. Możemy zakończyć, choć miałem pytanie do pana radnego, bo nie złożył na komisji komunalnej, jak to zrobić, żeby więcej odbierać, a mniej płacić. Nie złożył takiego wniosku. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie, szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy na przygotowanie głosowania. Dziękuję bardzo.
Bardzo szanownych Państwa proszę o włączenie kamer. Nasza krótka przerwa techniczna już się zakończyła. Wszyscy radni włączyli kamery, wszyscy radni obecni, szanowni państwo, także możemy podejmować dalej wiążące głosowania. Przypominam, że został złożony przez radnego Mirosława Sikorę wniosek formalny o zakończenie dyskusji w punkcie 10 pod punkt E. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za zakończeniem dyskusji, przeciw zakończeniu dyskusji bądź wstrzymuje się od głosu? Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem przeciw. Radny Piotr Jeleń. Jestem przeciw. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Jestem przeciw wnioskowi mistrza ucinania dyskusji. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna. Jestem za zakończeniem dyskusji. Radna Barbara Polok. Jestem za. Radny Piotr Profaska. Jestem za zakończeniem dyskusji. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za, bo nic konstruktywnego do tej pory z tego nic dziękuję. Nie dziękuję. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma jest nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Oddano zostanę 14 głosów. 3 głosy przeciw. 11 głosów za. Dyskusja została zakończona, szanowni państwo. Możemy przejść do głosowania. Będzie to uchwała numer 33/289/2021. Przypominam, przeczytam jeszcze raz tytuł tej uchwały. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponownie będę czytała w kolejności alfabetycznej nazwiska państwa radnych. Proszę o decyzję. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu? Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Jestem oczywiście przeciw. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok. Jestem oczywiście za. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Wszyscy obecni radni oddali głosy. Oddano głosów zostało 14, 1 głos przeciw, 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały przygotowanego na dzień dzisiejszy. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 8/83/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków. Opiniowana to była uchwała przez Komisję Komunalną. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii. Komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję, szanowni państwo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, to przejdźmy do głosowania. Będzie to uchwała numer 33/290/2021. Kto z państwa jest za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu? Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny, przepraszam, Adam Myszor. Przepraszam, pominęłam radnego Marka Gołosza. Przepraszam. Radny Marek Gołosz. Nie zaszkodzi, jestem za. Dziękuję. Radny Adam Krzyżowski oddał głos. Radny Adam Myszor. Jestem przeciw.
Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok. Jestem za. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Oddanych zostało 14 głosów, 1 głos przeciw, 13 głosów za. Uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały przygotowany na dzień dzisiejszy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Wyry. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Komunalnej. Pozytywna opinia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w dyskusji nad tym projektem uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Będzie to uchwała numer 33/291/2021. Proszę o odpowiedź, czy jest radny, radna za, przeciw bądź wstrzymuje się od głosu. Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Jestem za. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna. Jestem za. Radna Barbara Polok. Jestem za. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Radny Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Oddanych zostało 14 głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Numer uchwały. I ostatni projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące własność gminy, nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy Wyry. Proszę o opinię Komisję Gostyńską, panie przewodniczący. Opinia Komisji Gostyńskiej pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Będzie to uchwała numer 33/292/2021. Bardzo proszę o odpowiedź. Jestem za, przeciw bądź wstrzymuję się od głosu. Radny Tomasz Fityka. Jestem za. Radny Marek Gołosz. Jestem za. Radny Piotr Jeleń. Jestem za. Radny Adrian Krzyżowski. Jestem za. Radny Adam Myszor. Głosuję za przyjęcie tej uchwały. Radna Pasierbek-Konieczny Joanna, jestem za. Radna Barbara Polok. Jestem za. Radny Piotr Profaska. Jestem za. Radny Mirosław Sikora. Jestem za. Radny Franciszek Smykla. Jestem za. Radny Ireneusz Suchoń. Jestem za. Wojciech Surma, nieobecny. Radna Grażyna Swadźba-Szojda. Jestem za. Radny Franciszek Szulc. Jestem za. Radny Szymon Załęcki. Jestem za. Dziękuję. Oddanych zostało 14 głosów, wszystkie za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad dnia dzisiejszego. Nie mamy więcej projektów uchwał przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie. Możemy tym samym przejść do punktu 11, czyli do zamknięcia obrad sesji. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze obrady. Mimo drobnych problemów technicznych udało nam się to zgodnie z przepisami wszystkimi przeprowadzić. Głosowania są ważne. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy nas dzisiaj oglądali. I na sam koniec, ponieważ zamykam 33. sesję Rady Gminy Wyry, a mamy dzisiaj święto wszystkich panów i chłopaków. Życzę wszystkim chłopakom, małym i dużym, wszystkiego dobrego na dzisiaj i na te wszystkie następne kolejne dni. Dziękuję i do zobaczenia za miesiąc. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.